pana Jana Matejka, pełnomocnika prezydenta do spraw jednostek pomocniczych. Dobrze, w międzyczasie jeszcze do nas pani Anna Rywka, radna lubelskiego miasta, która przewodniczyła Komisji do Spraw Statutów Jednostek. Jest, a jest, o, dzień dobry. Witamy panią Annę. W samą porę. Oczywiście witam państwa mieszkańców, mieszkanki miasta Lublin, reprezentantki, reprezentantki rad dzielnic, bo wiem, że są na sali. Witam pana mecenasa Zbigniewa Kubiela, koordynatora biura radców prawnych. Oraz witam przedstawicielki Kancelarii Prezydenta oraz Biura Partycypacji Społecznej, którzy również będą nam dzisiaj towarzyszyć. Krótko o porządku dzisiejszego spotkania. Obecnie jesteśmy w części, którą nazywamy wstępem. Zaraz po niej nastąpi wystąpienie reprezentantów Kancelarii Prezydenta dotyczące właśnie tych zmian w statucie. Będzie prezentacja wyjaśniająca pewne takie kwestie, które już wiemy, że się pojawiały, mówiąca o tym całym procesie konsultacji, który już się odbył i jeszcze się odbędzie. Natomiast z takich kwestii technicznych chciałbym tutaj państwu zwrócić uwagę, że spotkanie zostało zaplanowane do godziny 18, czyli mamy tak około 2 godziny. Oczywiście będziemy starali się tak mniej więcej czasu pilnować, ale oczywiście zwracam też uwagę na państwa wnioski, które się będą pojawiać w trakcie spotkania. Spotkanie jest nagrywane. Nagrywane jest dźwiękowo, w związku z czym będziemy prosić, by każda wypowiedź odbywała się do mikrofonu. Tutaj państwo mają przy pulpitach takie przyciski. Wystarczy przycisk wcisnąć, można mówić, i prosimy też, żeby po wypowiedzi wyłączać mikrofon, żeby tutaj nie następowały sprzężenia. I oczywiście też, abyśmy przedstawiali się, żeby można było to zarejestrować. Rejestracja potrzebna nam jest wyłącznie do względów z zapisu i przygotowania raportu z tego spotkania, także ona nie będzie gdzieś dalej wykorzystywana. Natomiast tutaj przy okazji pewnie część z państwa już zauważyła kamerę na sali. Za kamerą Krzysztof Jakubowski, Fundacja Wolności. Także tutaj zwracam uwagę w kwestii rejestracji wideo, dostępności, ewentualnie, jeżeli państwo są zainteresowani, odsyłam do Krzysztofa po spotkaniu, bo tutaj za wideo rejestrację akurat czy urząd, czy Lubelskiego Prowadawcza nie odpowiada. Też państwo podpisywali tutaj listę obecności, listę kontaktową. Woli wyjaśnienia, ona głównie będzie służyła komunikacji dalszej, w związku z czym wyniki dzisiejszych konsultacji zostaną rozesłane na maile, więc też preferowaną formą kontaktu pewnie były tutaj maile i będzie przetwarzana przez Biuro Partycypacji Społecznej. Oraz na sali pewnie też część z państwa zauważyła, że są dostępne takie karty do zgłaszania uwag. Ja jeszcze o tym przypomnę, ponieważ nie wiemy, ile tych uwag dzisiaj wpłynie ze strony państwa. Mamy taką gorącą prośbę, jeżeli ktoś z państwa ma przygotowane już uwagi, konkretne wnioski, które by chciał, czy chciała wnieść do statutu jakby rad dzielnic, to prosimy o ich zapisanie, ponieważ mamy ograniczenia czasowe i w związku z tym, nawet jeżeli się okaże, że nie będziemy w stanie uwzględnić w dyskusji wszystkich tutaj uwag, to chcielibyśmy dać taką możliwość, żeby każda z nich była oczywiście też zapisana w formie takiej karty zgłoszeniowej. Jeszcze o takim samym przebiegu dyskusji powiem już przed samą dyskusją, a teraz poproszę reprezentantów Kancelarii Prezydenta o właśnie prezentację dotyczącą zmian. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Monika Łączewska, jestem zastępcą dyrektora Kancelarii Prezydenta. Pozwolę sobie przedstawić
przedstawić Państwu taką krótką prezentację dotyczącą dotychczasowych prac nad propozycjami zmian statutów. W sposób ogólny postaram się razem z Panią Kierownik Lidią Jamańską-Wojnowską, która kieruje referatem do spraw samorządności i współpracuje z Radami Dzielnicy Kozień, przybliżyć Państwu zakres tych proponowanych zmian, a później przejdziemy oczywiście do dyskusji i zgłaszania propozycji ze strony Państwa. Jeżeli Państwo pozwolą, to sobie usiądę i będziemy mogli po prostu prezentować ten przygotowany materiał. Jeżeli chodzi o przedmiot konsultacji, to spotykamy się dzisiaj, żeby przedstawić Państwu i porozmawiać na temat zmian statutów jednostek pomocniczych miasta Lublin. Chodzi o zmiany wszystkich statutów, wszystkich z 27 jednostek, które na terenie naszego miasta funkcjonują. Celem dzisiejszego spotkania jest poznanie Państwa opinii w zakresie tych proponowanych zmian zapisów statutowych. Jeżeli chodzi o formy konsultacji, to oprócz dzisiejszego spotkania, to jest jedną z tych form, przyjmujemy również opinie, uwagi i propozycje zmian drogą pisemną na podstawie formularza konsultacyjnego, który jest takim materiałem pomocniczym, poprzez złożenie biura obsługi mieszkańców albo przesłanie w formie elektronicznej na adres konsultacje@lublin.eu. Na te propozycje czekamy jeszcze do 21 stycznia. Konsultacje w tej formie jakby pisemnej rozpoczną się 21 grudnia. Jeszcze jest chwila czasu na to, żeby takie propozycje zgłaszać, więc jeżeli po dzisiejszym spotkaniu będą mieli Państwo jeszcze jakieś refleksje albo konkretne propozycje, to też zachęcamy do składania tych uwag drogą pisemną. Jeżeli chodzi o ten materiał konsultacyjny, który został dołączony do ogłoszenia o konsultacjach zamieszczonego na BIP-ie, jak również przekazanego do Rady Dzielnic, to podstawowym materiałem jest treść tych proponowanych zmian statutów jednostek pomocniczych, która jest zgodna z załącznikiem do uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie inicjatywy zmian. Dodatkowym materiałem pomocniczym jest treść obowiązującego statutu z naniesieniem tych proponowanych zmian, tak żeby poglądowo można było się zapoznać i z zapisami obowiązującymi, i z tymi proponowanymi zmianami. Króciutko o tym, od czego zaczęliśmy i jaka jest w ogóle geneza propozycji tych zmian statutowych. Ponieważ w takiej codziennej pracy docierały do nas liczne sygnały od przedstawicieli Rady Dzielnic w zakresie tych potrzeb zmian zapisów statutowych, jak również mieliśmy uwagi i spostrzeżenia w takiej bieżącej współpracy urzędu z jednostkami pomocniczymi, to postanowiono zebrać takie informacje od wszystkich Rad Dzielnic, tak żeby wszystkie Rady Dzielnic mogły się na ten temat wypowiedzieć. Zaprosiliśmy Rady Dzielnic do składania takich propozycji i w odpowiedzi na to zaproszenie składano około 140 uwag i propozycji dotyczących zapisów statutowych. Kolejnym etapem była analiza tych zgłoszonych propozycji. W toku tej analizy również wypracowano szereg dodatkowych zmian, które jakby nasuwały się w toku tych prac analitycznych. Powstało zestawienie wniosków i propozycji zmian, które stało się takim materiałem wejściowym do prac powołanej przez Radę Miasta Lublin Komisji Rady Miasta do spraw statutów jednostek pomocniczych. To zestawienie, które było materiałem wejściowym do prac komisji, zostało również przekazane Radom Dzielnic na takim spotkaniu informacyjnym, które poprzedzało rozpoczęcie prac komisji. W toku prac komisji te propozycje były analizowane i dyskutowane. Komisja rozpatrywała każdą ze zgłoszonych propozycji. I w pierwszym etapie prac komisji, który poświęcony był tym zapisom, które regulują funkcjonowanie rad dzielnic i organów dzielnic, powstało takie zestawienie po zakończeniu tego pierwszego etapu, które również zostało przekazane Radom Dzielnic. I w odpowiedzi na to zestawienie niektóre z Rad Dzielnic również zgłaszały dodatkowe propozycje, które również były analizowane przez komisję. I efektem końcowym prac komisji było przyjęcie propozycji zmian statutów, które stało się podstawą do projektu uchwały w sprawie inicjatywy zmian statutów, dlatego że inicjatywa w tym zakresie leży w gestii Rady Miasta Lublin. I Rada Miasta Lublin 20 grudnia ubiegłego roku podjęła taką uchwałę, do której załączony wykaz proponowanych zmian zapisów statutowych, który stał się materiałem naszego dzisiejszego spotkania i prowadzonych konsultacji. I teraz
jeżeli chodzi o cel i zakres tych proponowanych zmian, to przekażę głos pani kierownik linii Janowskiej-Wojnowskiej, która państwu przybliży tę część. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o cel proponowanych zmian, mieliśmy tutaj jakby na myśli przede wszystkim uporządkowanie, doprecyzowanie, uaktualnienie i rozszerzenie zapisów statutów, co ma się przełożyć na usprawnienie pracy rad i zarządów, zniwelowanie sytuacji, które utrudniają czy utrudniały funkcjonowanie rad dzielnic, bądź też wyeliminowanie jakichś wątpliwości interpretacyjnych dotychczasowych zapisów statutów. Zakres zmian obejmował m.in. zadania dzielnicy. Tutaj staraliśmy się w nowych zapisach wyeksponować zadania i te propozycje, które są w tej chwili przedstawione w materiale, zmierzają do tego, aby te zadania troszkę jakby bardziej zmierzały, podkreślały udział rad dzielnic w życiu publicznym wszystkich mieszkańców, powszechnianie i wspieranie idei samorządowej wśród mieszkańców dzielnicy. Ponadto chcieliśmy uporządkować, pogrupować zadania i tak to zostało przedstawione z uwzględnieniem zakresu tematycznego oraz sposobu ich realizacji. Rozszerzyliśmy również słownik pojęć o dodatkowe terminy, takie jak członek rady, radny rady miasta, dzielnica, jednostki organizacyjne miasta Lublin, stałe zamieszkanie na terenie dzielnicy. Ponadto zmiany obejmują tryb i termin zawiadamiania o posiedzeniach. Tutaj przede wszystkim, tak przykładowo może powiem, że chodziło o to, aby dla wszystkich rad dzielnic był jednakowy termin przekazywania zawiadomienia o posiedzeniu. Propozycja jest, aby to zawiadomienie docierało co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Inne zmiany w zakresie trybu pracy to prowadzenie posiedzeń i przejmowanie obowiązków przez osoby pełniące określone funkcje. Tutaj też chodziło o doprecyzowanie pewnych zapisów, które upoważniałyby inne osoby do zwoływania i prowadzenia posiedzeń rady poza przewodniczącym, który z jakichś powodów na przykład jest nieobecny na posiedzeniu rady bądź zarządu. I tutaj takie uprawnienie otrzymały najstarszy wiekiem członkowie rady, wiceprzewodniczący rady, i tak aby tutaj nie było jakichś sytuacji paraliżujących pracę rady. W zakresie wyborów, odwołań, rezygnacji osób funkcyjnych też tutaj nastąpiły pewne zmiany i doprecyzowania związane na przykład z liczebnością składu zarządu. Też takie głosy były spośród niektórych przedstawicieli rad dzielnic, że ta liczebność składu powinna być bardziej elastyczna, jakby przychylając się ku tym wnioskom, ta liczebność składu została inaczej opisana. Jeśli chodzi o dokumentowanie prac organów dzielnicy, tutaj staraliśmy się, aby ujednolicone zostały sposoby dokumentowania posiedzeń rad, czyli do protokołów dołączane powinny być z posiedzenia tekst przyjętych uchwał, listy obecności, jakieś oświadczenia, dokumenty, które przekazane były w trakcie posiedzenia rady przewodniczącemu obradom. Inna proponowana zmiana to protokołowanie posiedzeń zarządu, tak żeby dla wszystkich to było oczywiste, że tak jak protokołowane są posiedzenia rady, tak również protokołowane są posiedzenia zarządu. W zakresie jawności i dostępności starano się tutaj jak gdyby dokonać takich propozycji zmian, które wprowadzałyby obowiązek poddawania do publicznej wiadomości m.in. zawiadomień o terminie, miejscu, przedmiocie posiedzenia rady dzielnicy, o dyżurach wypełnionych przez członków rad. Odbywałoby się to za pośrednictwem internetowych, stron internetowych dzielnic oraz ogólnodostępnych w siedzibach rad. Chodzi też tutaj o zapewnienie takiego pełnego dostępu dla mieszkańców do informacji związanej z działaniem rad dzielnic. Wprowadzono obowiązek też, znaczy planowane jest jakby wprowadzenie obowiązku publikowania protokołów posiedzeń wraz z uchwałami, które są takim podstawowym dokumentem z prac rad. Jeśli chodzi o ordynację wyborczą, to tutaj są niewielkie zmiany. Zaproponowano ujednolicenie zapisów dotyczących przypadków braku czynnego i biernego prawa wyborczego, które nawiązują do zapisów w kodeksie
wyborczym. Ponadto kandydaci do rady składali oświadczenia o spełnieniu kryterium dotyczącego stałego zamieszkiwania na obszarze dzielnicy oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Jeśli chodzi o wygaśnięcie mandatu członka rady, to jednorzucone zostały przesłanki dotyczące wygaśnięcia mandatu członka rady z powodu utraty prawa wybieralności i też jest to ujednolicone z przepisami kodeksu wyborczego. Inne proponowane zmiany to aktualizacja zmienionych uchwałami Rady Miasta nazw ulic w zapisach statutów, które dotyczyłyby obszarów hidralnych dzielnic, w niektórych dzielnicach te nazwy w międzyczasie uległy zmianom, w związku z tym chcielibyśmy, żeby te opisy były prawidłowe. Dotyczy to dzielnic Bronowice, Czechów Południowych, Felin, Kośminek, Sławin, Stare Miasto i Śródmieście. W tym materiale nie zajmujemy się zmianami granic. Przebieg granic zostaje bez zmian. Natomiast będzie temu poświęcona odrębna procedura, odrębne konsultacje w trakcie tej najbliższej kolejnej kadencji Rad Dzielnic. No, chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby wyeliminować jakieś ryzyko utraty mandatów przez osoby, które zamieszkują na terenie objętym proponowaną zmianą obszaru dzielnic. I wprowadzenie zmian przebiegu granic odbyłoby się przed kolejnymi wyborami do Rad Dzielnic i kolejne już wybory byłyby przeprowadzone z uwzględnieniem nowego przebiegu granic, jeśli zostanie on przyjęty. Jeśli chodzi o dalszy tryb prac nad zmianami statutów, po konsultacjach, które tak jak tutaj już padło, będą trwały do 21 stycznia, powstanie raport z konsultacji. W efekcie tego raportu kolejnym etapem będzie przygotowanie projektów uchwał w sprawie zmian statutów. Będzie to 27 projektów uchwał dla każdej dzielnicy oddzielnie. Te projekty zostaną poddane opiniowaniu przez Rady Dzielnic i przez Radę Działalności Pożytku Publicznego i w wyniku czego zostaną potem przygotowane i przedłożone projekty uchwał w Radzie Miasta Lublin w zakresie zmian tych statutów do zatwierdzenia. Po przyjęciu uchwał przez Radę Miasta zostaną one przedłożone do organu nadzoru, do wojewody lubelskiego, który ma 30 dni na analizę tych dokumentów. Następnie podlegają one publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i zgodnie z tym, że jest to prawo miejscowe, wchodzą w życie po 14 dniach od daty publikacji. I to chyba wszystkie na tę chwilę takie ogólne informacje. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do składania propozycji. Dziękujemy również. Teraz, ponieważ zauważyliśmy, że kilka osób doszło, ja tylko przypomnę o rejestracji audio spotkania, w związku z czym starajmy się mówić do mikrofonów, przedstawiać się, zmienia nazwiska, rejestracji ewentualnie przed zabraniem głosu. Oraz przypominam o tej liście takiej kontaktowej, liście obecności. Prosimy osoby, które dołączyły, aby się wpisać tutaj przy wejściu, leży egzemplarz tej listy. Ponieważ dzięki temu sprawnie będziemy mogli też przesłać wyniki dzisiejszych konsultacji. Tutaj ja dodam tylko trochę jeszcze, ponieważ przygotowując się do tego spotkania, coś co myślę dla nas jako dla Lubelskiej Grupy Badawczej było ważne w tym całym procesie, to to, że Rady Dzielnic Lubelskie powstały w ramach pewnego procesu społecznego oddolnego historycznie, więc cieszymy się tutaj, że jako reprezentanci również tej siły społecznej możemy się włączyć w tę dyskusję. Natomiast z racji właśnie naszej moderacji dyskusja będzie przebiegać w pewien określony sposób. Tutaj mieli Państwo możliwość zapoznać się z pewnymi obszarami zmian. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli w propozycje tych zmian, które były zamieszczone w internecie, omawianie ich wszystkich po kolei
zajęłoby stanowczo dużo więcej czasu niż 2 godziny, w związku z czym zdecydowaliśmy się na dyskusję, w której będziemy Państwa prosić o zgłaszanie uwag pojedynczo poprzez podniesienie ręki. My będziemy starali się po kolei udzielać kolejnym osobom głosu. I proponowane przez Państwa uwagi czy zmiany będą zapisywane tutaj na tym czacie. Ja za każdym razem nie będę się dopytywał o konkretne sformułowanie danego wniosku. Natomiast jeśli pojawią się jakieś na bieżąco wątpliwości, to mamy właśnie tutaj przedstawicielki i przedstawicieli Urzędu Kancelarii Biura po to, by wyjaśniać się też, starać się w miarę na bieżąco. I tak, podzieliliśmy się z Arturem zadaniem w ten sposób, że ja będę tutaj prowadził, moderował tę dyskusję. Natomiast Artur jest osobą odpowiedzialną za udzielanie głosu. W związku z tym tutaj, jeżeli Państwo będą chcieli zabrać głos, Artur będzie starał się mniej więcej kolejność zapamiętywać. I żeby nie było chaosu, po prostu zwracamy się z prośbą, żeby w jakiś sposób tak tutaj polegać właśnie na poglądowi sali, który prowadzimy, tak żeby te uwagi, wnioski pojawiały się w konkretnej kolejności. A tak jak mówiłem, na koniec, jeśli byśmy się nie wyrobili z tymi uwagami, zbierzemy jeszcze te wszystkie karty, które Państwo wypełniają w formie pisemnej, ale też nawet jeśli to by się nie udało, to tak do 31 stycznia jeszcze jest możliwość zgłaszania ich w formie elektronicznej. Witam, Mieczysław Wiszkont, ja jestem przewodniczącym zarządu Dzielnicy Krzywej Północnej. Króciutko, mam taką uwagę do paragrafu 18, który brzmi: sekretarz prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem rady i zarządu. Czy nie wypadałoby tutaj jeszcze dopisać, a w szczególności jako dokumentację? Bo, i teraz tak, i jeżeli dopiszemy jako dokumentację, to później mam jeszcze takie pytanie kolejne. Co na przykład będzie, bo z tego by wynikało, że sekretarz też będzie protokołował zebrania, czyli wszystko to zapisywał. I co na przykład będzie, kiedy w czasie zebrania zarządu czy rady dzielnicy nie będzie sekretarza, kto wtedy będzie prowadził dokumentację? Dziękuję. Tylko prosimy do mikrofonu. Proszę o skorzystanie z mikrofonu. Szanowni Państwo, Klub Rady Dzielnicy Krzywej Południowej, Przewodniczący. Jeżeli chodzi o to, co Pan Wiszkont, jest to bardzo słuszna uwaga i w zasadzie powinny być historie tego rodzaju sprecyzowane, dlatego że ja w Radzie Dzielnicy Krzywej Południowej od pewnego momentu borykam się z trudnościami w prowadzeniu. Z 15 członków rady nie ma chętnych, w momencie braku pani sekretarz. Także wyznaczenie z urzędu też jakby nie wchodzi w grę. Natomiast spoczywają te historie na zarządzie, powiedzmy, i przewodniczący zarządu nie powinien jakby pisać protokołu, a to jednak zdarza się, no bo jesteśmy tymi osobami funkcyjnymi. Natomiast inne osoby niekoniecznie chcą, odmawiają, a poniekąd jest to problem i ten problem powinien być rozwiązany. Ja zgłaszałem taki wniosek, on powinien być rozwiązany i żeby kogoś jakby zmusić, to jest społeczna działalność, należałoby przyjąć formułę, która nie mieści się w statucie, ale winna być ta osoba, że tak powiem, w jakiś sposób wynagradzana. Protokół jest ważną rzeczą. Powiem Państwu jeszcze jeden szczegół. Wśród członków rady nowych, bo na 15 radnych nas pozostało ze starej rady osób 5-6, 9 weszło nowych. Wszyscy z zamiarem i z myślą taką, że na pewno należą się jakieś gratyfikacje. Z biegiem czasu okazało się, że owszem, ale nie. I tutaj zaczynają się takie historie. Czy schodzą osoby, Państwo mówicie o wglądzie, o wywieszeniu protokołu, o przedstawieniu protokołu z uchwałą w 7 dni i tak dalej. Weźmy, zauważmy tą pewną rzecz, że
7 dni nie było protokolanta, my nagrywamy. Nagrywamy te swoje posiedzenia, ale są tak dociekliwi członkowie, aktywni w jednym kierunku, że chcieliby każde słowo, żeby było odzwierciedlenie protokołu. W związku z tym protokół zawiera 16 stron. 16 stron dla pani sekretarz w moim przypadku, która pracuje, ma dwoje, powiedzmy, dzieci, to zresztą są rzeczy ogólnie znane, zajmuje się swoją pracą zawodową i po nocach śledczy, żeby odsłuchać, a jeszcze, żeby było wesele. To była historia podjęcia takiej jakby uchwały, nie uchwały, że każdego członku rady ona ma obowiązek elektronicznie poinformować o tym zapisie, później elektronicznie o protokole, zapytać, co by jeszcze państwo chcieli uzupełnić, dodać, z czym osobiście się nie zgadzam, bo myślę, że tu prawa protokół rozpoczyna i kończy posiedzenie podpisem, zamknięciem i amen. Można go przedrukować, ale nie może być formuły rozsyłania. Owszem, są uwagi do protokołu, więc ja wprowadziłem zasadę, bo przy zatwierdzaniu na kolejnym posiedzeniu, proszę bardzo, pani ma jakieś uwagi, proszę zgłosić we wnioskach na piśmie, przegłosujemy, dołączymy to do protokołu. Amen. I tyle w ten sposób wyjaśniam sprawę. Jeżeli nie ma protokolanta, po prostu zapraszam członków rady obecnych na poczęstunek i jakąś herbatę, czy powiedzmy kawę, wodę i nie rozpoczynam posiedzenia rady. Tak to wygląda. I nie może być inaczej, chyba że będziemy prowadzić wolną Amerykankę. Dziękuję. Dobrze, zanim tutaj przekażę głos reprezentantom kancelarii, będę miał taką ogólną uwagę, abyśmy starali się te uwagi i wnioski formułować właśnie jako uwagi i wnioski, ponieważ tutaj oczywiście wypowiedź bierzemy pod uwagę, tylko będziemy potem z formalnego punktu starali się zapisać na przykład, jak możemy przeformułować dany punkt, czy co chcieliby państwo, nie wiem, żeby było zawarte bądź usunięte ze statutów rad dzielnic. Stąd bym prosił bardziej o takie skupienie się na formułowaniu wskazań, tak żebyśmy mogli się do nich odnosić. Natomiast myślę, że tutaj... To mój kierunek jest do roku w Radzie i te tendencje po prostu na pewno w związku z... Rozumiem i myślę, że tutaj będzie... ...przedmieścia, napłacenia, czy na dnia nieznania, a później nie stawiania zadań, tak jak tu w statucie, że powiększają te zadania formułowane w stosunku do rady, wysłają tego nowego tekstu, natomiast uczelnia ma społecznie. I jest nasz punkt, jest czego tam przewodniczący, jak może... Rozumiem, jakby tutaj przyjmuję i myślę, że to będzie dobre pole do dyskusji. Natomiast to jest taka uwaga, tak jakbyśmy, żebyśmy też z czasem próbowali się pogodzić. Czy to jest uwaga jeszcze do tego samego punktu? Nie, to jest już inna uwaga. To może... To może ja odniosę się do na razie tych kwestii, które tutaj padły. Monika Waczewska, tak, to zapisał protokół. Jeżeli chodzi o kwestię powierzenia obowiązków dokumentowania prac Rady i Zarządu sekretarzowi, to do tej pory już w obowiązującym statucie mamy ten obowiązek dokumentowania posiedzeń. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że zarząd jest organem wykonawczym i jakby on odpowiada za tą część jakby pracy Rady Dzielnicy, również za dokumentowanie, dlatego ten obowiązek został doprecyzowany. Jeżeli chodzi o kwestię przejmowania tego obowiązku pod ewentualną nieobecność sekretarza, to mamy też w propozycjach zmian możliwość powierzania przez przewodniczącego zarządu tych zadań dzielnicy, ale również zadań określonych dla zarządu poszczególnym członkom zarządu, co jakby umożliwia przewodniczącemu zarządu zapobieganie takiej sytuacji, o której tutaj mówimy, czyli zarząd może sobie na samym początku funkcjonowania ustalić, kto pod ewentualną nieobecność sekretarza zarządu mógłby zajmować się dokumentowaniem. Jeżeli chodzi o zakres tej dokumentacji, który podlega jakby obsłudze przez sekretarza czy przez zarząd,
to tutaj my, jeżeli chodzi o statut, zaproponowaliśmy takie ramowe zapisy, które dotyczą samego dokumentowania, przechowywania, gromadzenia i przekazywania dokumentacji. Natomiast jeżeli chodzi o same takie szczegółowe, typowe zasady obsługi kancelaryjnej, to będziemy chcieli zaproponować Państwu szkolenia z tego zakresu dla tych osób, które będą w radach pełnić te funkcje, tak żeby móc na roboczo, warsztatowo porozmawiać o tym, jak ma to wyglądać, jak powinno wyglądać z punktu widzenia przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, ale też jak z Państwa perspektywy, jakiego rodzaju dokumenty i w jaki sposób mogą być gromadzone. Jeżeli chodzi o publikację protokołów, ten termin 7-dniowy, o którym Pan Przewodniczący mówił, on dotyczy zawiadamiania o posiedzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o protokoły, jeżeli chodzi o publikowanie protokołów z posiedzeń, to ta możliwość jakby jest wprowadzona dopiero po zatwierdzeniu takiego protokołu. Czyli tutaj nie ma terminu. Termin jest faktycznie na zawiadomienie. Dodatkowym elementem, który się pojawia, jest dołączanie do zawiadomienia projektów uchwał. I to jest ta jakby nowa rzecz. Natomiast ma to na celu usprawnienie pracy Rady i też prowadzenia posiedzeń, jeżeli członkowie Rady będą mogli zawczasu zapoznać się z projektami uchwał. Oczywiście o ile te poruszane czy planowane w porządku posiedzenia sprawy akurat dotyczą i mają zakończyć się podjęciem uchwały, bo oczywiście nie wszystkie sprawy poruszane na posiedzeniach Rad w konsekwencji prowadzą do podjęcia uchwał. Natomiast jeżeli taki wniosek w zakresie podjęcia jakiejś uchwały do przewodniczącego spłynie i on jest zobowiązany do ujęcia jego w zawiadomieniu w przedmiocie posiedzenia, w porządku posiedzenia, to wtedy wnioskodawca również taki projekt uchwały może przygotować i on powinien zostać dołączony. Także to tylko i wyłącznie ma na celu usprawnienie pracy Rady. Natomiast kwestia już później publikowania tej dokumentacji oczywiście służy dostępności informacji o funkcjonowaniu Rad dla mieszkańców. Także wydaje to się taką formą najlepiej dostępną, jeżeli chodzi o kwestie internetu, jak również o kwestie dostępności w siedzibie Rady, w zależności od tego, jakie są potrzeby mieszkańców. Jeszcze jedno zdanie odnośnie do uchwał, żeby była jasność. Uchwałę podejmujemy, ale treść uchwały jest razem z porządkiem posiedzenia Rady dostarczana członkom, poszczególnym członkom Rady. Jedynie nie nadane są numery, to wszystkie historie, ale dane są określone i to trafia na dwa tygodnie praktycznie przed posiedzeniem Rady do poszczególnych członków Rady. Jest taka zasada wynikająca ze starego wyważonego państwa i inne przepisy. Także to jest w jeden dni po, żeby tą uchwałę przekazać do pana prezydenta, jednocześnie podzielając się protokołem z tego posiedzenia. A zatwierdzony protokół jest dopiero na kolejnym posiedzeniu Rady. A kolejne posiedzenie Rady jest raz na czwarte. I tu są te historie. Szanowni Państwo, jeśli mogę jedno zdanie uzupełnić, a być może dwa, nie dopiero co prawne. Jak powiedział pan dyrektor, bo wniosek pierwszego pana, który zabierał głos, nie pamiętam nazwiska, dlatego używam, dotyczył paragrafu 18. Ten paragraf nieznacznie ulega w projekcie modyfikacji. Sekretarz do tej pory prowadził dokumentację i ten zapis mówi, wskazuje, że przepis mówi prowadzi dokumentację. Co nie oznacza, że prawo istnieje. Nie ma funkcji sekretarza Rady. Szanowni Państwo, do tej pory paragraf 18 już nie chodzi. Sekretarz prowadzi w szczególności dokumentację posiedzenia Rady. Pozwólcie Państwo, że się wypowiem. Projektowana zmiana brzmi: sekretarz prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem Rady i Zarządu. Więc mówię, że ta zmiana jest doprecyzowana. Prowadzi dokumentację, co nie znaczy, że sam ją sporządza. Jeszcze jedna uwaga do pytania. Moim zdaniem ani nie myśli się w materii statutowej, ani nie jest zasadne próba wpisania do statutu katalogu dokumentów, które mogą być wytworzone przez Radę i Zarząd, bo po pierwsze nie jest to materia statutu dzielnicy, po drugie no nie bylibyśmy w stanie wszelkich możliwych dokumentów opisać, tak jak powiedziała pani dyrektor, tym rządzi instrukcja kancelaryjna i moim zdaniem
taka próba byłaby ewentualnie jakąś próbą narzucenia, jaki dokument Rada może wytworzyć. Dziękuję bardzo. Ale też nie może być wolny amerykański rejestr, który wpływają tych dokumentów. Ale oczywiście, że nie. Nie przeliczam, nikt tam nie powiedział, że ma być wolna amerykańska. Powiedziałem, że nie jest to materia statutowa. A indywidualnie to się to tylko ja myślę, że odpowiedzią było poniekąd odpowiedź dotycząca szkolenia, które będzie przeprowadzone. Natomiast teraz bym przeszedł do pytania. Tutaj wcześniej jeszcze w tej kwestii zgłaszały się osoby. Mario Budziak, Szerokie. Ja jeszcze w sprawie tego sekretarza. Do tej pory przyjęło się, że sekretarz po prostu sporządzał protokoły zebrań rady czy zarządu. I wprowadzenie tutaj tego zapisu, że sekretarz prowadzi dokumentację, pełną dokumentację rady i zarządu, wcale nie upraszcza sprawy. Ja bym proponowała po prostu pozostawić, że zarząd jako taki organ wykonawczy prowadzi właśnie dokumentację związaną z funkcjonowaniem zarządu i rady. I to jest najprostsze, bo będziemy w takiej sytuacji, że sekretarz będzie miał przy sobie wszelkie dokumenty, a ten zarząd na czym będzie pracował? Czy przewodniczący zarządu, czy wiceprzewodniczący zarządu? Przecież to nie sekretarz będzie wysyłał do na przykład zarządu dróg i mostów, że trzeba gdzieś tam ulicę naprawić. Ja bym proponowała właśnie zostawić, że to zarząd prowadzi pełną dokumentację zarządu i rady. Dobrze, to tutaj komentarz. To ja się muszę odniosę, Monika Marczewska. Oczywiście, tak jak już wcześniej powiedział pan mecenas, wprowadzenie dokumentacji nie jest równoznaczne z jej przygotowywaniem, podpisywaniem, dostarczaniem i tak dalej. Chodzi po prostu o wyznaczenie osoby, która będzie to koordynowała i jakby znała zasady, które rządzą tymi dokumentami i wspomagała przewodniczącego rady czy zarządu w prowadzeniu takiej dokumentacji. To absolutnie nie odbiera osobom pełniącym określone funkcje przygotowywania tej dokumentacji, dostarczania i wywiązywania się z obowiązków im powierzonych. Natomiast to, o czym panowie tutaj mówili, to tylko pokazuje, że no, warto jest jednak, żeby była wyznaczona konkretna osoba w obowiązkach, której to leży. To doprecyzowanie tylko i wyłącznie ma to na celu. Już pomijając fakt, że ten zapis w obecnym brzmieniu również mieści w sobie taki zakres, bo mieliśmy taki zapis, który mówi o tym, że jest sekretarz w szczególności prowadzi dokumentację z posiedzeń, a to w szczególności to jest otwarty katalog. W związku z czym przewodniczący zarządu, który kieruje organem wykonawczym, i tak może poszczególnym członkom zarządu powierzyć określone uprawnienia. I myślę, że dla sprawnego funkcjonowania rad, tak jak państwo mówią, to też się odbywa, bo dzielą się państwo tymi obowiązkami. Dziękuję. Dobrze. I tutaj jeszcze jedna uwaga w tym temacie, tak? Tak. Kolejewski, członek zarządu Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna. Ja myślę, że wiele spraw mi się wyjaśniło, gdyby umożliwić danej Radzie dokonać uchwały własnej, jeśli nie odgórnie podziału kwotowej tej diety, którą przewodniczący otrzymuje. No, jeśli przewodniczący otrzymuje jakąś kwotę, no to no, jakoś prawda, że nie wiem, jest już wcześniej jakiś ten podpunkt gdzieś się gdzieś pojawił, ale nie wiem, umarł, śmierć, no i no, chciałem się dowiedzieć z jakich powodów, no, a no, oprócz tego, że zniknąłby problem sądzę kłopotów z protokołowaniem, no to jeszcze z aktywizacją ludzi, no bo no, tak jak na przykład w Radzie, no, znaczy w naszej dzielnicy, jeśli tylko 4 osoby w jednym osiedlu startowały do rady dzielnicy i no, już tylko z tych 4 tylko 2 osoby zostały, ja nie widzę, że ktokolwiek w ogóle, znaczy
mógł się starać, no bo nie są informacje, znaczy no, społeczność w ogóle w Lublinie nie jest świadoma tego, że się zbliżają kolejne wybory w ciągu miesiąca czy tam dwóch, a nagle się ktoś dowie dzień, tak jak ja się 4 lata temu dowiedziałem dzień przed tym terminem i ludzie często rezygnują. No, myślę, że to byłby jakiś sposób na pana. Oczywiście tutaj też ponoć konsultacje były prowadzone z radami dzielnic. One były chyba prowadzone z przewodniczącymi rad dzielnic, no bo ja również jestem w radzie, nie słyszałem o tym, więc o to jakoś wszystko umyka. Dobrze, to ja tutaj w sensie bardziej się odniosę do tej treści dotyczącej paragrafu 18 punkt 1. Zaraz udzielę głosu, ale już na wstępie tylko przypomnę, żeby konsultacje dotyczą zmiany statutów jednostek pomocniczych, a zgodnie z moją wiedzą, jak się przygotowaliśmy, kwestie diet nie są nie występują, nie są objęte statutem, więc po prostu te kwestie dziś nie będą omawiane. Zaraz tutaj będziemy pełno odniesienie. A druga sprawa, która padała w pańskiej wypowiedzi, to też chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, że konsultujemy zmiany, które będą obowiązywały tak naprawdę dopiero kolejną kadencję. W związku z czym te uwagi, które pan tutaj przekazał odnośnie wyborów, jakby całego procesu z tym związanego. Oczywiście one będą brane pod uwagę, tylko z zaznaczeniem, żebyśmy mieli świadomość, że to dotyczy tych wyborów nie, które się teraz będą odbywać, tylko dopiero tych następnych, kolejnych. Tutaj teraz poproszę o komentarz ze strony Kancelarii. Monika Warczewska, jeżeli chodzi o kwestie diet, to tak jak tutaj pan prowadzący zaznaczył, ponieważ diety są regulowane odrębną uchwałą Rady Miasta w tej sprawie, nie są materią statutową, w związku z czym ani zapisu dotyczącego diet w statucie nie można wprowadzić, ani też żadnych zmian w tym zakresie nie przewidujemy na poziomie statutu. Zmiana w tym zakresie wymagałaby zmiany uchwały Rady Miasta obowiązującej te przepisy. Natomiast oczywiście, jeżeli mają Państwo jakieś uwagi czy propozycje dotyczące zmian w tym zakresie, to ostatnio poświęcimy temu po prostu odrębne spotkanie. Nie chcemy odchodzić od tematu zmian statutu, bo z uwagi na czas dzisiejszego spotkania pewnie nie zdążylibyśmy z innymi kwestiami zapisów statutowych. Natomiast w kontekście samych diet, jeżeli będą Państwo chcieli taką potrzebę, to zorganizujemy odrębne spotkanie. A jeżeli chodzi o kwestię konsultowania tych statutowych propozycji zmian, o których wcześniej mówiłam, to te materiały, które zostały przekazane na tym pierwszym spotkaniu informacyjnym, zostały wybrane przez przewodniczących rad czy zarządów, ale one oczywiście były do Państwa dyspozycji, były opublikowane na stronie internetowej. Posiedzenia komisji statutowej również były jawne i dostępne, także wszystkie osoby zainteresowane, które miały jakieś uwagi, to z tymi materiałami się zapoznawały i też brały udział w posiedzeniach komisji. I jakby no, dzisiejsze spotkanie też jest kolejnym jakby etapem pracy i dyskusji w tym zakresie. Dziękuję. Dobrze, to ja bym chciał podsumować ten temat, ponieważ tutaj się zgłosiło kilka pytań i odbyła się dyskusja, natomiast chciałbym spytać osoby, które uczestniczyły aktywnie w tej dyskusji, czy tutaj zapisujemy propozycje zgodnie z Państwa sformułowaniami. Ja tylko przypomnę, że dyskutujemy nad punktem, który brzmi: sekretarz prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem rady i zarządu. Tutaj jeszcze odnosząc się do tych wyjaśnień, prowadzi dokumentację, czyli nie chodzi nam, że protokół jest spisuje, tylko jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie tej dokumentacji. I tutaj może tak w kolejności najpierw się spytam, czy pan wnosi jakąś uwagę, którą powinniśmy zanotować. I od razu też wyjaśnię, że zaproponuję taki system, w którym jeżeli to będzie zmiana obecnego brzmienia, to będą
będę używał niebieskiego. Jeżeli zupełnie coś nowego, to zielone, a czerwone, jeżeli chcemy coś wykreślić, to już tak dla porządku dyskusji. Ale tutaj pewnie niebieski kolor najbardziej wskazał. Północnej. Ja po wysłuchaniu tych wszystkich uwag uważam, że nawet należałoby, tak może i przewrotnie powiem, że zamiast sekretarz pisać przewodniczący zarządu prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem Rady i Zarządu. Dobrze, ja zapisuję. Oczywiście, że w ogóle poproszę Państwa, ponieważ były kilka konsultacji, mamy taką formułę, gdzie przyjmujemy uwagi wszystkich osób obecnych, w związku z czym proszę o takie też poszanowanie prawa nas wszystkich do zgłaszania tych uwag. Stąd będę zapisywał każdą uwagę. Jeżeli ktoś z Państwa ma kontrpropozycję, to oczywiście ona też za chwilę się znajdzie na czacie. Skrótowo zapisałem, że przewodniczący zarządu prowadzi dokumentację jako zmiana tego punktu. Dobrze, to poprosimy jeszcze za chwilę. Dziękuję bardzo, radny Bielak. Szanowni Państwo, uważam, że jesteście najbardziej kompetentnymi osobami tu na sali, którzy powinniście dopracować statut i zaproponować zmianę Radzie Miasta wcześniej. Uważam, że już na tym etapie powinna być dyskusja, jeżeli daje się obowiązki sekretarzowi, to trzeba mu dać pieniądze i niech to nie muszą być duże środki. Tak samo przewodniczącemu Rady, bo zobowiązywanie sekretarza będzie pracował, ale do pewnego momentu. Natomiast odpowiada za wszystko przewodniczący zarządu dzielnicy. I uważam, że to nie jest najlepsza forma. Dlatego, że przewodniczący rady jest też odpowiedzialny i uważam, że trzeba mu dać kilka obowiązków, na przykład dostarczanie uchwał, przygotowywanie projektów rady też i powinien dostać jakieś pieniądze. Przewodniczący rady i przewodniczący zarządu. I tu jest grono najlepsze. Uważam, że czekanie 4 lata nad zmianą statutu jest bezsensowne. Trzeba pracować jak najszybciej po wyborach tych, które się odbędą. Proponuję, żebyście Państwo tu przewodniczący obecni zaproponowali szybsze zmiany statutowe. Ja się odniosę do tego, co Pan mówił, ponieważ zgodnie z tym, co już tutaj padało, tak. Chodzi o to, za 4 lata te zmiany dotyczą, mówiliśmy tutaj o trybie wyborczym. Natomiast kwestie diet, kwestie wynagrodzenia sekretarza, one są regulowane uchwałą Rady Miasta Lublin. Rozumiem, że tutaj możemy pewnie jeszcze to potraktować jako pewne zobowiązanie, że takie spotkanie, nie wiem, czy mogłyśmy się zobowiązać, że takie spotkanie się odbędzie, w sensie osobne konsultacje dotyczące tejże uchwały i propozycji zmiany w uchwale, bo dziś dyskutujemy o statucie, a statut nie obowiązuje tych zapisów. Ale obowiązka. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, była wyraźnie mowa, że pewne zmiany mogą zaskutkować od strony prawnej w ordynacji wyborczej od następnych wyborów. Natomiast projekt uchwały w sprawie zmian statutu po konsultacjach Pan Prezydent przedłożył nie złożył. Myślę, że będzie w drugim kwartale, więc mały czerwiec najpóźniej Rada Miasta się zajmie i wtedy będzie już finalny projekt przed obliczem Wysokiej Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Chciałbym kontynuować te zapisy, więc tutaj się odniosę do Państwa i powiem, czy Pan ma propozycję jakiejś zmiany w zapisie tego konkretnego. Nie, to po wyborach nie będzie już, nie te zmiany, ale żeby też odmiany. Tylko poprosiłbym do mikrofonu. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zgłoszenie i przewodniczącego zarządu, który nie ma składu obowiązujących, kiedy tak do 15 lat, jest 5-osobowy skład i tam są osoby, przewodniczący zarządu ustala wszelkie prace, przygotowuje wszystkie dokumenty i tutaj ten zapis, który jest odnośnie sekretarza,
pojęty, że prowadzić dokumentację, protokołowanie posiedzeń zarządu i rady, bo takie protokoły są niezbędne i są przewidziane w obowiązującym statutem. Jednocześnie to już jest ta, jeszcze raz powtarzająca się sprawa. Musi być rozważona sprawa ratyfikacji. Ale to sprawą szeregową, szanowni państwo, będziemy spotykać, a te sprawy popieramy już wielokrotnie. Jest ważny pan radny Bielak, są chyba panie również i dobrze by było, aby taką propozycję do na Rady Miasta znieść, jeżeli ktoś tego nie doczytał w naszych wnioskach. Dobrze by było, żeby to zaproponować przewodniczącemu Rady Miasta i tę historię Rady Miasta rozmawiać. Także to by było zakończenie naszych tam uwag. Dobrze, dziękuję bardzo. Na porządku chciałbym poprosić, aby kolejne uwagi nie dotyczyły kwestii związanych z dietami. To zostanie zaprotokołowane po dzisiejszym spotkaniu, natomiast kolejne uwagi prosimy rzeczowo odnośnie brzmienia tego punktu. Tak, ja jeszcze chciałam dopowiedzieć do wypowiedzi pana przewodniczącego z Rady Dzielnicy Czuwy i do wypowiedzi pana radnego Bielaka. Szanowni państwo, nie możemy uciekać od kwestii gratyfikacji. Na zmianie statutach mówiące o funkcji sekretarza, jeżeli faktycznie nie będzie szła za tym gratyfikacja. Mówię to z racji doświadczenia, jestem trzecią kadencję w Radzie. Wiem, jak to wygląda. Dlatego nie można od tego uciekać. I tutaj myślę, że ani pan, ani ja nie jesteśmy odosobnieni w tej kwestii. Szanowni państwo, jeszcze raz powtórzę. Z uwagi na to, że kwestie wyregulowane są odrębną uchwałą, to dzisiejsze konsultacje nie są poświęcone zmianom odrębnej uchwały regulującej kwestię diet. Co nie oznacza, że ktokolwiek od tego tematu ucieka, tym bardziej, że jak widzimy tutaj, pewne zmiany zapisów statutowych, które są projektowane, również składają, jak wspomniał pan, sobie różne przemyślenia na temat ewentualnego innego ustalenia podziału i przyznawania diet. W związku z powyższym jest to temat, który jest wzajemnie ze sobą związany, natomiast kwestie diet proponujemy przedyskutować na odrębnym spotkaniu w innym terminie, pewnie jak zakończą się konsultacje społeczne w zakresie statutów, przygotujemy raport, to pewnie na początku lutego będziemy mogli się z Państwem spotkać i dyskutować na temat diet. Więc jeżeli już teraz Państwo mają jakieś przemyślenia, propozycje odnośnie mechanizmu przyznawania, wypłacania i w ogóle podziału tej diety, to zachęcamy do tego, żeby je sprecyzować, tak żebyśmy mogli o nich dyskutować na kolejnym spotkaniu odrębnym temu poświęconym. Mam taką prośbę, żeby tej dyskusji w dalszym ciągu nie przedłużać i dyskutować o innych zapisach statutowych, bo pewnie są tutaj też Państwo, którzy mają jeszcze uwagi do innych faktycznie zapisów statutowych, a nie odnoszących się do innych przepisów, o których dzisiaj Dzień dobry, Skiwa Jacek, Rada Dzielnicy Hajdów w Zadębie. No ja tu nie mogę się w ogóle z Panią zgodzić, bo zakres zmiany w statutach to jest tak jakby zakres obowiązków. Ja od 4 lat próbuję bez skutku, no może ze skutkiem, ale po 4 latach coś się zaczyna dziać, że Państwo zaczynacie działać. Nie można zapisać statutów, w statutach nie można zapisać obowiązków, a zarazem brak w tych statutach jest zapisu kar za niespełnienie tych obowiązków. Ja proponuję sekretarzowi tutaj wpisać w statutach, żeby on jeszcze miał obowiązek sporządzić oprócz protokołu, może posprzątać salę, ustawić talerzyki, postawić szklanki i jeszcze, żeby zamknął salę i jeszcze, żeby odpowiadał za to, co się stanie. I Państwu proponuję znaleźć taką osobę, która będzie to robiła za darmo. I teraz dalej. Ja piszę do Państwa 4 lata już, że jest ewidentna korupcja. Po prostu przewodniczący zarządu nie jest w stanie znaleźć osoby robiącej to charytatywnie. Płaci za to pieniądze. Pytam Państwa jako urząd na piśmie, jak taki sekretarz ma to rozliczyć.
Państwo mi odpowiadacie, że gdybym ja się zapytał w Urzędzie Skarbowym, jak rozliczyć taką łapówkę. No w ten sposób to się nie da. Albo po prostu w statutach napiszemy, sekretarz ma robić to, to i to, w zamian za co dostaje to, to i to. Jak nie dostaje, jak nie zrobi, nie wykona swoich obowiązków, dieta jest zatrzymana. To po prostu już zaczyna być śmieszne. No, była rada dzielnicy pewna, która się nie spotkała przez rok. W grudniu pan prezydent w końcu ją łaskawie prawie przymusił, żeby przyszli do ratusza. W tym samym czasie przewodniczący wziął diety 24 tysiące złotych. Ja do państwa mówiłem, jak to jest możliwe. Panie mówią, że no niestety w statutach nie ma zakresu obowiązków. Przewodniczący dostaje praktycznie najniższą pensję krajową w swojej diecie. Nie ma zakresu obowiązków. Ja nie mówię, że on ma nie dostawać tych pieniędzy, ale ma mieć zakres obowiązków. Proszę zapisać, że ten sekretarz ma po prostu podprzątać, ugotować, pozmywać naczynia. Dziękuję, wpisać to w statut. I czy państwo taką osobę znajdziecie? Jeżeli tak będziemy dyskutować i państwo znowu będą mówili uchwałą, uchwałą, uchwałą. Tej uchwały nie ma 4 lata. Te statuty się nie zmieniają 4 lata. Albo my będziemy się bawić i spotykać tutaj co 4 lata, albo nic z tego nie będzie. Tak jak jest w prawie pracy, państwo pracują, macie państwo zakres obowiązków, macie państwo za to zapisane zapłatę. Nie robicie tego, albo jesteście zwalniani, albo robicie. Inaczej nie będzie. To nie są dwa odrębne dokumenty. Tutaj nie musi być zapisane to w złotówkach, bo tak nawet byłoby źle. Ma być to napisane, nie wiem, jedna druga tej sumy temu, jedna ósma temu, a członkom po jednej dwudziestej. Nie będzie tak, to będzie znowu pusty dokument. Szkoda naszego czasu, czasu radnych, czasu państwa, czasu pana prawnika. To nie będzie działało. Po prostu można wpisać wszystko. Puste zapisy nic nie dadzą. Dziękuję. Olbrzymim szacunkiem, ale też takim niepokojem odebrane są, a niepokojem dotyczącym państw. Są dwie kwestie. Po pierwsze, łatwo sprawdzamy. To, że diety są przyjmowane odrębną uchwałą, nie wynika z tego, że tak jest u nas, tylko wynika z ustawy o samorządzie gminy, która wyraźnie w artykule 37b Rada Gminy, ja zrozumiałem pana pytanie, bo to nie dotyczy tylko odrębności, ale problemu. Rada Gminy może, proszę to zrozumieć, może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki policji, czyli będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży. 37b ustęp 2 ustawy o samorządzie gminy. Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego, na przykład jednostki pomocniczej oraz członkom Rady Dzielnicy będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży. No więc co do tego, że to jest odrębna regulacja niż ta, myślę, że nie ma wątpliwości. Ale problem dotyczy oczywiście nie tylko tego, gdzie to się znajduje, czy w odrębnej uchwale, czy w statucie, ale to, co pan podniósł, że mamy sygnały, że obecnie obowiązująca uchwała, która przewiduje przyznawanie diety tylko przewodniczącemu zarządu, wymaga zmiany. A więc co do tego, jeszcze raz, szanowni państwo, że nie ma tego w projekcie zmiany statutu, mam nadzieję, że państwo przyjmujecie. To tak, panie mecenasie, ale w jaki sposób znajduje się w statutach Krakowa? Ten telefon funkcjonuje całą dobę. No to szanowni państwo, jeszcze wyjaśnię, panie przewodniczący. Nikt za to nie zapłaci złotówki, natomiast telefon, który stoi w Radzie Dzielnicy, czy mogę kontynuować? Szanowni państwo, ja wyjaśniam, dlaczego w statucie nie ma tych zasad, a pan mówi o tym, że korzysta z takiego. Ale pozwólcie państwo, że wyjaśnię. Szanowni państwo, nie ma tutaj osoby, nie mam uważnienia od pana prezydenta wprost, żeby zadeklarować, ale nie ulega wątpliwości. Nie tylko po tej dyskusji. Ale w podzebranym wcześniej głosach jest pan przewodniczący rady, że kwestia uchwały szkolenie będzie szybko rozważana, nie tylko na konsultację. I wierzę, że panie przewodniczący, tylko dlatego, że ta materia z punktu widzenia ustawy nie jest w statutach, nie ma tego zapisu w statucie. Natomiast jestem przekonany, że nie tylko po dzisiejszym spotkaniu, po wcześniejszych głosach, że nowe rady, są, oczywiście to zależy od Rady Miasta, wcześniej nawet wybrane 10 marca tego roku.
wkroczą w swoją kadencję z nową uchwałą w sprawie DIE, stosowny projekt się pojawi. I oczywiście, jeśli Wysoka Rada Miasta go przyjmie, nie ma mowy o unikaniu tego tematu. Nie ma mowy o unikaniu tematu. Oczywiście mówi do Państwa radca prawny. Nie pan prezydent ze sali. Po konsultacji nie ma mowy o unikaniu tego tematu. Natomiast proszę o zrozumienie. To, że nie ma tego w statucie, to jest kwestia tylko materii statutowej, a nie unikania problemu tematu. Dziękuję bardzo. Dobrze, ponieważ pojawił się temat z Radą Miasta, pan przewodniczący, poproszę o zabranie głosu. Jarosław Pakła, przewodniczący Rady Miasta. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie kilka słów powiedzieć. Choćby ze względu na to, że moja przygoda z samorządem zaczęła się 20 lat temu, pierwsze 7-8 lat, to była Rada Dzielnicy. Także zdaję sobie sprawę, jak to funkcjonuje, nie jestem teoretykiem wyłącznie. Pierwsza rzecz jest taka. Ja rozumiem, że przez te 20 lat dużo się zmieniło w samorządzie i również w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych. Zacząć trzeba by jednak od tego, że jednostki pomocnicze jest to działalność społeczna. Od tego zacznijmy. Jeżeli pan przewodniczący mówi, że ze starej rady zostaje 6 osób, a pozostałe osoby, które przyszły, startowały w wyborach, liczyły na jakieś gratyfikacje, to znaczy, że ci ludzie pomylili adresy. Rada dzielnicy to nie jest miejsce do zarabiania pieniędzy, tylko jest to miejsce do pełnienia funkcji społecznej związanej z działalnością w tejże dzielnicy. Oczywiście, proszę tego nie brać personalnie do siebie, bo ja sobie doskonale zdaję sprawę, że pan przewodniczący znamy się od kilkunastu lat, pełni swoją funkcję społecznie, oczywiście tak. Ja rozumiem, ale no dobrze, ale jakbyście tak Państwo dali mi do domu, mnie się wydaje, że każdy z Państwa będzie miał możliwość wypowiedzenia się i dajcie, żeby było to sobie nawzajem pierwszy raz. Rozumiem, że czasy się zmieniły, rozumiem, że wymagania są większe, chociażby wobec funkcji sekretarza. Moim zdaniem materia dotycząca statutu jest materią na tyle skomplikowaną, że te konsultacje zajmą nam jeszcze kilka miesięcy, prawdopodobnie będziemy to kończyć dzień przed wakacjami. Jeżeli chodzi o kwestię dniem, jest to sprawa, moim zdaniem, o niebo prostsza. Dlatego też, jeżeli pani dyrektor zapewnia Państwa, że wrócimy do tej dyskusji, to umówmy się w ten sposób, że Państwo swoje propozycje przemyślicie, przedyskutujecie z własnymi radami i spotykamy się za miesiąc na spotkaniu dotyczącym wyłącznie diety. Wyłącznie diety. Weźcie pod uwagę oczywiście to, że na niektórych członków zarządu są nakładane dodatkowe obowiązki, że trzeba w tych dietach uwzględnić przewodniczącego rady i sekretarza chociażby i na wasze propozycje za miesiąc czekamy. A dzisiaj bardzo proszę, żebyśmy się skupili na statutach. Jest duże prawdopodobieństwo, że kwestie te rozwiążemy wcześniej niż kwestie statutu. Bo kwestia mnie się jest kwestią do rozwiązania w ciągu 2-3 miesięcy. Statuty skończymy za pół roku. Więc będzie można dostosować zapisy statutowe do tego, co wcześniej z Państwem przedyskutujemy, jakieś kroki na Dziękuję bardzo. I tutaj chciałbym zamknąć ten temat, ponieważ wiem... Przepraszam bardzo. Chcecie dotrwać do głosu i długo to trwa. Kazimierz Czak-Józef, dzielnica Szerokie. Panie przewodniczący Rady Miasta, pani Jarosławie Pakuła, razem zaczynaliśmy i ja obserwuję to. Przez 5 kadencji, będąc przewodniczącym Rady Dzielnicy. Jest ta sprawa diet bardzo w tej chwili sprawą, która dzieli dzielnicę i następne wybory zobaczycie, jak będą wyglądały. Będzie kopanie się tylko o stanowisko przewodniczącego zarządu. Pozostali będą pokojnie wstawali za chwilę, bo nie mają. Jest paragraf, który chcecie wprowadzić i bardzo proszę go poprawić. On obowiązywał i będzie ewentualnie. I ten paragraf 21 punkt 2 mówi: członek rady sprawuje mandat społecznie. Członkiem rady jest każdy.
niezależnie od tego, czy jest osobą funkcyjną wybraną przez Radę, czy tylko pozostaje jako członek bezfunkcyjnie. Więc, jeżeli pan prawnik mówi, że jest odrębna ustawa, uchwała odnośnie diety dla przewodniczącego zarządu, ewentualnie kogoś innego, to proszę w tym punkcie, czyli członek Rady sprawuje swój mandat społecznie, dopisać z wyłączeniem osób, osób, które zostały odrębną uchwałą Rady Miasta objęte, powiedzmy, dietą czy innym wynagrodzeniem i określić to wynagrodzenie, bo w tej chwili to wynagrodzenie nie wiadomo, czy ja mogę powiedzieć wynagrodzenie, czy ja mogę powiedzieć dieta, czy uposażenie. Nie jest to opodatkowana najniższa średnia krajowa w tej chwili, najniższa minimalna płaca krajowa, niczym nie opodatkowana, więc jest to kwota rażąca w tej chwili, 2250 zł. To będzie deprawowała całość pracy Rady. Gdy byłem pierwszy raz przewodniczącym Rady 5 kadencji temu i w drugiej kadencji, była to kwota minimalna, nikogo nie raziła. Przewodniczący zarządu otrzymywał tą dietę na podstawie uchwały, którą podejmowała Rada Osiedla. Po zmianie Rady Osiedla dzielnicy zostało to przez dodatkową uchwałę Rady Miasta objęte i nikomu praktycznie nieznane. Większość członków z rad dzielnic nie wiedziała nawet, jakie jest to uposażenie. Jak się dowiedzieli, to przestawali przychodzić na posiedzenie. I albo spowodujecie, że rady dzielnic będą pracowały całkowicie społecznie, bez żadnego uposażenia kogokolwiek, albo dacie każdemu możliwość za swoją pracę jakiegokolwiek wynagrodzenia. Nie wiem, jak to określić. Więc bardzo proszę to szybko uporządkować, bo będzie naprawdę kolejna kadencja, że co chwilę będą się rady musiały wybierać. A poza tym jeszcze, dlaczego wciąż my jesteśmy członkami? Czy my jesteśmy, nie wiem, radny Rady Miasta może być, a radny dzielnicy nie może być. Skoro jest przewodniczący Rady Miasta i skoro jest przewodniczący Rady Dzielnicy i nie koliduje, skoro jest inna funkcja, która też nie koliduje, czy to nie może być normalnie radny Rady Dzielnicy? Skąd to już z tymi członkami? Dobrze, odnoszę. Odniosę się do tego pytania. Jeśli chodzi o paragraf 21 ust. 2, to nie ulega zmianie. Pan to prawidłowo przytoczył. Członek Rady sprawuje swój mandat społeczny. Szanowni Państwo, zapis społeczny. Możemy go odnosić do gratyfikacji wynagrodzenia. On go prosił. Prowadził go do tego, że to jest kwestia społeczna, to znaczy bez wynagrodzenia. Zapis społeczny oznacza, że członek Rady nie pozostaje w stosunku pracy, a nie oznacza, że nie może otrzymywać diety. Społecznie dotyczy szerszego kontekstu niż tylko i wyłącznie diety. Ale ten zapis możemy go zmienić, bo dzisiaj on był i do tej pory, więc myślę, że tu nie ma problemu, panie przewodniczący. Natomiast jeśli chodzi o nazewnictwo, utrzymujemy to, które było. Ustawa o samorządzie gminnym w sposób pośredni definiuje to pojęcie. W artykule 37b, ust. 2, który już dzisiaj cytowałem, a propos zasad, na jakich członkom może organu wykonawczego przysługiwać dieta lub zwrot kosztów podróży, używa następującej terminologii. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rad dzielnic. Rady sołeckiej, to u nas oczywiście nie obowiązuje, przysługuje dieta lub zwrot kosztów podróży. Więc my nie wprowadzamy nowego terminu członek rady dzielnicy, bo on był od początku, jak statuty obowiązuje. Oczywiście bardzo często ja też używam terminologii, nie traktuję to jako pomyłkę rady dzielnicy. Natomiast tu nie wprowadzamy nowej terminologii, jeśli chodzi, to jest wyraźnie podpisane. Do tej pory Państwo też wybrałem przez woli mieszkańców, byliście członkami rady dzielnicy i tutaj nic nie ulega zmian, jeśli chodzi o zapisy. Dziękuję. Dobrze, to ja tylko w kwestii protokolarnej. Czy zapisać wniosek o zmianę z członek na radny? Oczywiście Państwo. Bardzo prosimy skończyć z tymi częściami ciała. Nie wiem, panie przewodniczący, ale raz by to troszkę zakładnie gmina powiedzenia. Szanowni Państwo, bez poruszenia o głos, bardzo Państwa proszę. Moja wypowiedź i każdego z nas ma być traktowane jako ustosunkowanie się, ale absolutnie nie jako wypowiedź, która by wskazywała na to, że Państwo macie rezygnować na przykład z jakiejś propozycji czy zapisy. Także bardzo proszę, bardzo tak to proszę traktować, żeby nikt nie czuł się w jakiś sposób.
że jeżeli ja mówię inaczej, to nie zgłosi tej poprawki, bo my wszystko, wszystkich Państwa uwag podniesiemy się. W tym, co będzie na rynku. Dziękuję bardzo. Nie wiem, Pan, by wyraz, że jest tam artyczny samochód. No, my jesteśmy troszkę do przodu, jako wibratujący na parterze. Panie Przewodniczący, ale proszę na tym. Dobrze, to tutaj, ponieważ, proszę Państwa, proszę o zachowanie pewnego porządku, ponieważ już minęło prawie półtorej godziny, a cały czas jest jakby w większości nie dotyczący, także tutaj jeszcze protokolarnie się spytam, ponieważ czy zapisujemy coś w związku z tym paragrafem 21, który Pan zgłaszał? Bo Pan sugerowałby tam dopisać z wyjątkiem przewodniczącego. Czy to zaprotokołować? Oczywiście z wyjątkiem osób, które zostały uposażone, czy dieta, nie wiem jak to określić, bo to jest bez określenia, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miasta. To ja tak zapisuję dodać z wyjątkiem. Dobrze, i teraz poproszę tutaj grupę o zabranie głosu. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Gotor, jestem mieszkańcem ulicy Wapiennej, dzielnicy Rury. Chciałbym złożyć wniosek o oddzielenie ulicy Wapiennej od dzielnicy Rury i przyłączenia do dzielnicy Zacukrowej. Z tego co wiemy, Rada Dzielnicy Rury taki wniosek już zgłaszała co najmniej z pół roku temu. Na pewno Rada Dzielnicy Zacukrownia, jest tutaj Pani Przewodnicząca, ten wniosek też poprze i potwierdzi to, co, o czym ja mówię. Proszę. Pani Kowarczewska, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię zmiany, o której Pan mówi, jest to zmiana, która byłaby związana ze zmianą granic dzielnic. W związku z powyższym, tak jak mówiła Pan kierownik na wstępie, temu procesowi będzie poświęcona odrębna procedura, którą będziemy kontynuować w kolejnej kadencji Rad Dzielnic już po wyborach, dlatego że zmiany granic jednostek pomocniczych przed wyborami, które zostały zarządzone na 10 marca, mogłyby spowodować ryzyko utracenia mandatów przez osoby, które zamieszkują na tych terenach objętych zmian. Żeby wyeliminować to ryzyko, a jak również w związku z tym, że zmiana granic wiąże się z trochę odrębną procedurą, ona też dotyczy zmiany statutów, ale jest trochę bardziej skomplikowana, te procedury zostały rozdzielone i tym tematem oczywiście jak najbardziej będziemy się zajmować w kolejnej kadencji, tak żeby nie powodować ryzyka utraty mandatów przez osoby, które będą chciałyby zadecydować na najbliższych wyborach do rady. No dobrze, ale jeżeli z ulicy Wapiennej nikogo nie ma w Radzie Dzielnicy w tym momencie, to nie zmienia praktycznie nic. To co Pani mówi, że w razie czego zmieni się miejsce zamieszkania w danej dzielnicy czy też tamto. Tu się nic nie zmienia, na naszej ulicy nie ma żadnego radnego i tutaj nic się nie zmieni. Już się muszę. Oczywiście, jeżeli chodzi o stan obecny, to pewnie jest tak, jak Pan mówi, natomiast sam tryb zmian i wprowadzania ich wiąże się z konkretnym jakby przedziałem czasowym. Nie uda się wprowadzić zmian granic, nawet gdybyśmy chcieli tą procedurę teraz realizować równolegle, przed wyborami. Co oznacza, że w momencie, kiedy te zmiany weszłyby w życie i byłoby to już w nowej kadencji, a nie wiemy jeszcze, kto będzie w Radzie kolejnej kadencji, być może doszłoby do sytuacji, w której byłyby wśród członków Rady Dzielnicy osoby, które akurat z tego terenu, na tym terenie zamieszkują. Dlatego, żeby nie doprowadzać do tego ryzyka, rozdzieliliśmy tę procedurę. Tak, żeby jakby w kolejnej kadencji ten temat przeprocedować i wprowadzić te zmiany, tak żeby one nie skutkowały utratą mandatu. Ile to będzie trwać? Już mówię. Ustalenie tego właśnie, tego przejścia, tak. Ile czasu? Jeżeli chodzi o samą procedurę, ona oczywiście, tak jak i procedury zmian statutów
będzie podlegała konsultacjom społecznym, więc pewnie tego typu spotkanie również się odbędzie, jeżeli chodzi o zmianę granic. Natomiast, żeby nie dopuścić do tej sytuacji, o której już przed chwilą mówiłam, czyli o utracie mandatów, te zmiany powinny wejść w życie przed następnymi wyborami, czyli pod koniec kolejnej kadencji, tak żeby kolejne wybory mogły już się odbyć w odniesieniu do tych zmienionych granic. Natomiast konkretnie, ile czasu trzeba na to? Ile wcześniej trzeba to zgłosić? Tak, znaczy zgłaszać mogą Państwo jakby już teraz. Natomiast tak jak powiedziałam na wstępie, rozdzieliliśmy te procedury z uwagi na zbliżające się wybory. Więc te zmiany tak naprawdę mogłyby wejść w życie dopiero od kolejnej kadencji. Nie tej, która będzie teraz, tylko jeszcze następnej. Dobrze, zostanie to odnotowane. Zresztą ta propozycja też pojawiała się w pracach komisji, także ona jest odnotowana i będzie uwzględniona w dalszych pracach nad zmianami granic. To poprosimy do mikrofonu, żeby było i o przedstawienie się. Funkcjonuje i będzie wprowadzony po wyborach, a czym tym jest zmiana obszaru, która tutaj jak była uwaga zaczęła, może skutkować, jeżeli by powstała przed wyborami wyniesiona mandatu radnego. Więc tutaj są jakby dwa różne procesy, także z tego względu to nie będzie załatwane. Proszę tutaj Dzień dobry, Lidia Kaczkowska, przewodnicząca Rady Dzielnicy ze Cukrownią. Szanowni Państwo, tutaj taki może mój odrębny wniosek jeszcze, że a propos tych zmian granic dzielnic, jak wiadomo, na ulicy Dzierżawnej za rok, może półtora, ruszy budowa Lubelskiego Lipca. Wtedy część ulicy Dzierżawnej będzie, że tak powiem, wysiedlona. Dużo się ona zmniejszy. Później jeszcze budowa dworca. Także też i może przy okazji tych zmian po prostu przyłączyć wtedy, podjąć dyskusję na temat przełączenia ulicy Wapiennej. Dlatego, że my jesteśmy bardzo malutką dzielnicą w tym momencie, a jeszcze jak się mieszkańcy bardzo dużo, tam jest około 60 domostw,
Także jak się jeszcze tych mieszkańców wysiedli, to nas bardzo mało zostanie po prostu. Także może w tym momencie podjąć jeszcze dyskusję na temat zmian terytorialnych. My oczywiście przyjmujemy tę uwagę i w dyskusji na temat zmian granic w odrębnym postępowaniu na pewno będzie ta zmiana w dalszym ciągu dyskutowana i będziemy podejmować pracę i konsultacje w tym zakresie. Dziękuję. Po uchwaleniu tych zmian, o których teraz mówimy, po ukonstytuowaniu się rad kolejnej kadencji, tak żebyśmy mogli rozpocząć pracę z nowymi radami. Dobrze, tutaj poprosimy głos. Proszę Państwa, Józef Nowowiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary. Członkiem Rady Dzielnicy Tatary jestem od początku powstania dzielnic. Przewodniczącym Rady jestem piąty rok. Funkcjonowania Rady jako z punktu widzenia przewodniczącego Rady, to do tej pory na dobrą sprawę ja nie miałem problemu, bo na przykład odręcznie protokołowaliśmy, robiliśmy protokoły z posiedzeń. Wymagania państwa ze strony administracji miasta no, są już niestety większe i musimy to robić. Musimy to drukować i państwu w formie drukowanej to przedstawić. Ja mam jako przewodniczący Rady problem z tym, że członkowie Rady nie chcą protokołować posiedzeń, bo już o tym była mowa. W związku z tym opowiadam się za tym i to w formie wniosku, żeby protokołowanie posiedzeń Rady było wynagradzanie albo w formie pieniężnej, albo w formie świadczeń, jakichś innych świadczeń, typu na przykład przejazdy, parkowania i tak dalej. To jest jeden problem. Generalnie mnie dotychczasowy status niczym, za wyjątkiem tego, o czym przed chwilą to powiedziałem, nie umierał. My potrafiliśmy sobie organizować pracę tak, jak trzeba. Nadzieja, która została tutaj w nas wlana przez inicjatorów zmian statutów, spowodowała, że zaczęliśmy formułować różne jakieś nasze oczekiwania. W rezultacie tych wszystkich prac, które się tyle czasu toczyły, niestety zostaliśmy jako radni wyłącznie tylko zdyscyplinowani lub nasze jakby pewne przywileje zostały całkowicie wyeliminowane. W związku z tym ja nie chcę za długo czasu tu Państwu zajmować, ale mam prośbę do Państwa, którzy będą dalej pracować nad statutem. W paragrafie 5 proszę zapisać wyłącznie możliwości Rady, jakie mamy. My mamy, nasze możliwości są wyłącznie w sferze inicjowania, inspirowania, proponowania, apelowania i tyle. Nie może być zapisu takiego, jak jest w paragrafie w ustępie 6 i w ustępie 7, gdzie się nas zobowiązuje do określonych działań typu dbałość o ochronę środowiska. Jakie my mamy instrumenty do tego? Albo w ustępie 7. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego. Jakie Rada ma instrument, żeby rozwijać formy? My możemy inspirować rozwijanie, wspierać, brać udział w nim, ale nie mieć takiego obowiązku, jak jest zapisane. Chciałem Państwu mimo wszystko podziękować, bo poprzednia wersja statutu miała szereg takich innych zapisów i po tych dyskusjach Państwo w innych ustępach tego paragrafu dokonaliście zmian. Proszę zmienić do końca, czyli w ustępie 6 i w ustępie 7.
To jest pierwsza sprawa. Proszę, my w formie uchwały Rady Dzielnicy zaproponowaliśmy zmianę granicy dzielnicy. Oczywiście zasygnalizowaliśmy to naszym sąsiadom, co chcemy zrobić. Ja bym nie mówił o tym, ale w zapisach w tych Państwa rozwiązaniach jest taki zapis, że granica dzielnicy biegnie ulicą Mełgierską do granic miasta. My takiego zapisu nie chcieliśmy i proszę do przyszłości uwzględnić. My chcieliśmy zapis, żeby granica dzielnicy biegła ulicą Mełgierską do ulicy Tyszowieckiej. I dalej, tak jak w poprzednich zapisach to było. Ten zapis do granic miasta spowodowałby naprawdę duże zmiany. My takich zmian nie chcemy. Następna sprawa to jest ważna dla mnie rzecz i pewnie dla innych przewodniczących rad dzielnic i zarządów też. W dotychczasowych zapisach mieliśmy uprawnienia, jak to jest jedno z niewielu, jako przewodniczący rad i zarządów, że mieliśmy prawo reprezentować dzielnicę na zewnątrz. Taki jest zapis. Proszę ten zapis zostawić. Państwo zmieniliście, że tylko mamy prawo reprezentować w stosunku do jednostek organizacyjnych miasta. I to z siłą rzeczy. My jesteśmy jednostką pomocniczą miasta. Proszę nie zabierać tego drobnego przywileju, jaki my mamy. Ja na przykład chcę za parę dni pójść do Monaru, rozmawiać ze Stowarzyszeniem Monar. Albo pójść do pana przewodniczącego Fundacji Wolności. Czy ja mogę jako przewodniczący Rady mam prawo iść do tego, czy nie mam prawa? Ja bym poprosił... Proszę mi takich uprawnień nie zabierać. To są niewielkie uprawnienia, ale one są. Proszę zostawić dotychczasowy zapis. Czy pan powołać się, żebym mógł zaproponować paragraf? Ja tylko ja przepraszam. Ja to napiszę później, ale i tak to włożę dzisiaj. Dalej, opowiadam się za tym, żebyśmy uhonorowali członków Rady Dzielnicy pojęciem rady dzielnicowej. Oczywiście. Wnoszę o to. Dalej proszę, żeby uregulować, tak jak już tutaj wcześniej powiedziałem, problem tego protokołowania posiedzeń. To jest dotkliwa, naprawdę mnie to dezorganizuje. Ja ostatecznie chciałem powiedzieć, że proszę przewodniczącego zarządu, który bierze wiedzę, żeby on to zrobił. Bo nie ma innych chętnych. Ja mam świadomość tego, ja nie mam żadnych wątpliwości do tego, że przewodniczącemu zarządu należy się taka kwota. Ja tego nie kwestionuję. Przewodniczący zarządu powinien taką kwotę, bo on jest na dobrą sprawę quasi urzędnikiem. On załatwia wszystkie nasze sprawy. On powinien wiedzieć, że zarząd za co pracuje. Ale ja nie mogę go dodatkowo prosić o to, co na dobrą sprawę, jakby stan się inaczej troszeczkę było uregulowane. W związku z tym apeluję o dietę, na przykład 50 zł za protokołowanie jednego posiedzenia. I na koniec proszę, bo ja już tutaj wtrąciłem się do, jak pan radca prawny, szef pracy mówił o tym zapisie, o sekretarzu. W statucie nie ma pojęcia sekretarza rady. Nie ma takiej funkcji. W paragrafie 18 jest wpisane, że sekretarz prowadzi dokumentację. Tylko proszę zmienić, dopisać ten zapis do paragrafu 16. I, bo ten paragraf 18 jest jakby
niekoniecznie ściśle związane z pracą zarządu. Wtedy miałby jasną sprawę, że zarząd, że sekretarz zarządu prowadzi dokumentację całej Rady. Dziękuję za uwagę. Andrzej Filipowicz, Porozumienie Ogrodu Lublina, Rada Dzielnicy Czechów Południowych. Możemy właśnie poprosić jeszcze o odniesienie się do tego tematu. Jeżeli mogę w odniesieniu do tych przez pana przewodniczącego zgłoszonych propozycji. Jeżeli chodzi o paragraf 5 zadania dzielnicy i te dwa zadania, które dotyczą dbałości, ochrony środowiska i rozwijania różnorodnych form życia kulturalnego, to oczywiście być może chodzi tutaj o doprecyzowanie tego brzmienia, o którym pan przewodniczący mówił, dlatego że poprzez sposoby realizacji zadań, które zostały również określone w ramach tego paragrafu, takie jak wnioskowanie, opiniowanie, współpraca, współdziałanie, zadania z tego zakresu również przez Rady Dzielnic są realizowane. Tutaj bardziej chodzi o jakby zakres merytoryczny tych zadań, a niekoniecznie o sposób ich realizacji. Więc to jakby przyświecało nam, jeżeli chodzi o propozycję tego zapisu, natomiast oczywiście ta uwaga pana przewodniczącego zostanie rozważona. Jeżeli chodzi o tą Tyszowiecką i granicę miasta, ten opis dzielnicy, to tak jak już mówiłam wcześniej, te opisy obszarów i granic dzielnic zostały tylko i wyłącznie zaktualizowane. One zmieniono na zrównoważone. W ogóle nie ruszaliśmy opisów granic innych dzielnic, dlatego że, tak jak już mówiłam, będzie to przedmiotem odrębnej procedury i odrębnych konsultacji i wtedy ten wniosek też będzie rozpatrywany. Jeżeli chodzi o to reprezentowanie na zewnątrz, to bierze się z formy funkcjonowania jednostek pomocniczych, które nie mają osobowości prawnej i mogą funkcjonować tylko w obrębie ram organizacyjnych gminy. Stąd ten zapis on bardziej z punktu widzenia formalnego tutaj zaistniał, natomiast oczywiście nie wyklucza to możliwości współpracy jednostek pomocniczych z podmiotami, które są, nie są w ramach organizacyjnych gminy, nie funkcjonują. Tym bardziej, że zostało to również wyartykułowane w zadaniach dzielnicy. Tutaj może jeszcze pan mecenas uzupełni, jeżeli chodzi o samą kwestię reprezentacji. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za ciepłe słowa, ale takie one brała. Pewnie nie ma potrzeby dodawać, że z naszej strony nie jesteśmy w jakiejś przeciwnej stronie niż państwo. Wszyscy wiemy, że ten projekt już jest na określonym etapie, była komisja, rada przyjęła wstępnie, więc my jesteśmy po to, żeby służyć, pomagać. Na pewno, jeśli chodzi o poszczególne zapisy co do zmian, to ze strony oczywiście w ramach projektu pracowników kancelarii mojej osoby prawnej jest ich pewnie mniej, to co proponowaliśmy. Nie zasłaniamy się za komisją rady, ale na pewno służymy wyjaśnieniami. Co do jeszcze tej reprezentacji na zewnątrz. Ja to rozważę, bo skoro pan przewodniczący tak to rozumie, to ja to bardzo szanuję, bo na pewno nie ma przeszkody, żeby pan, nie wiem, z Manarem, z przewodniczącym, czy z kimkolwiek rozmawiał, bo słowo kluczne jest reprezentowanie, czyli pewna forma składania oświadczeń, działania, a nie w ogóle możliwość. Absurdem byłoby, gdybyśmy wyznaczali przewodniczącemu zarządu, że nie może z jakąś instytucją poza gminą prowadzić rozmów, występować, apelować. Słowo reprezentowanie na rzecz kluczowe, ale ja to rozważę, bo skoro może wrócić to wątpliwości prawnie, ja to rozumiem, to zobaczymy, czy nie zastąpimy. Taka uwaga jest zresztą zanotowana. Dziękuję za to. Dobrze, ja jeszcze to odnoszę się do tego punktu 16. Do paragrafu 18.
to jeżeli mogę Państwu się odnieść, to to już zostało zaproponowane w tych propozycjach, dlatego że jako ostatni punkt w paragrafie 16 pojawiła się propozycja dopisania prowadzenia dokumentacji realizacji zadań określonych w 12, czyli ta dokumentacja już jest, po to, żeby nie było rozdzielić sobie z tym, że sekretarz prowadzi dokumentację, a nie ma tego zadania zarządu, także to tutaj też się znalazło. Dobrze, to tutaj prosimy teraz o głos. Andrzej Filipowicz, Porozumienie Obrony Lublina, Rada Dziedzic Szkół Południowych. Nie chcę wracać do tego, co już było przedmiotem dyskusji, ale tak na marginesie, jak obejmowałem funkcję przewodniczącego, nie wiedziałem, że ktokolwiek bierze pieniądze w ramach tej działalności. I dosyć szybko przerwano moją kadencję jako przewodniczącego. Tak na marginesie. Szanowni Państwo, uwaga merytoryczna. Tu nawiążę do wypowiedzi Pana Józefa. Panie Józefie, dziękuję. Podstawy działania jednostki pomocniczej, jak Państwa, dzielnicy i podstawy naszych działań jako społeczników, czyli rozdział drugi, zadania dzielnicy. Proszę o przywrócenie zapisów związanych z kwestią zmiany planów zagospodarowania i sprzedaży majątku leżącego w terenie gminy w formie zgłaszania uwag. Bo nie wiem z jakiej przyczyny, tak jak gdyby zabraliście Państwo na podstawową kompetencję. To jest paragraf 5, rozdział 2, zadania dzielnicy, paragraf 5. Wśród tych zadań były wymienione wcześniej zgłaszanie uwag do planów miejscowych, do sprzedaży majątku, po czym wprowadzono gdzieś pod sam koniec w nowej wersji wyrażanie opinii. To nie jest to same, czy też wnioskowanie. To nie jest to samo i mówię to jako były przewodniczący doświadczony właśnie w tym zakresie, kiedy być może, że z tego to wynikało, że część z nas tak jak gdyby za bardzo do serca sobie brała tę swoją społeczną funkcję i ingerowała w to, co sobie nie życzy organ wykonawczy miasta, czy też stanowiący. Mówię dosadnie, bo no nie rozumiem tej zmiany, podobnie jak Pan Józef zresztą, bo zamiast dodać cokolwiek, zamiast cokolwiek dodać do statutu w kompetencjach organu pomocniczego, one zostały ograniczone. Dziękuję. Jeżeli chodzi o kwestie, które pan poruszył, to kwestie dotyczące studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta położonych w terenie dzielnicy, wcale nie zostały tutaj ograniczone, bo tak jak mówi propozycja paragrafu 5 w punkcie 8 a i b, dalej kwestie wnioskowania w tym zakresie tutaj wśród tych zadań występują, więc nie wiem skąd jakby wrażenie ograniczania jakiegokolwiek w tym zakresie. A potem, droga Pani, nie jest zgłaszanie uwag tożsame i nigdy nie będzie tożsame z wnioskowaniem. To tak jak zrobiliście Państwo pewną rzecz, której się nie robi. Nie wiem, dużo się odważa. Na przykład do Konstytucji, gdzie nie znosi się, czy też nie wypełnia się artykułem 74. Dotyczy to akurat spraw podstawowych i fundamentalnych, czyli ochrony zdrowia, życia i środowiska. Nie znosi się tego, co jest wpisane w artykule 5, 8, czy też innych. To jest moja merytoryczna uwaga, żebyście Państwo dopisali, łaskawie, to jest wniosek i uwaga, żebyście Państwo dopisali do wnioskowania, czy też przed wnioskowaniem, to co jest jeszcze obowiązującym statucie, zgłaszanie uwag. Dziękuję. Nie wygrywa zadań. Oczywiście propozycja została ujęta i bez dyskusji w tym zakresie. Na pewno nie było intencji ograniczenia uprawnień. Myślę, bo nie pamiętam, kto zgłosił tę propozycję, czy ona poszła, myślę, że chodziło o, w tej chwili nie pamiętam, o doprecyzowanie. Szanowni Państwo, zgłaszanie uwag czy wniosków do studium czy miejscowego planu tak jest regulowane odrębną ustawą. Nie może statut tego wskazywać, poszerzać, mówię o ustawie o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmujemy tę uwagę do głębokiej analizy, bo na pewno nie było intencją, żeby w tym zakresie ograniczyć. Chodziło na pewno do precyzowania, ale tyle w tym temacie. Odniesiemy się precyzyjnie do uwagi pana przewodniczącego Andrzeja. Dziękuję. Maria Lichnowska, przewodniczący zarządu dzielnicy Bronowice. Też od początku działalności w radach, odkąd zostały stworzone. I też zawsze myślałem, że działalność jest społeczna i działamy społecznie, dlatego
faktem jest tutaj, chciałem podziękować Państwu w ogóle za to, że za to spotkanie. Widać, jak on jest potrzebne. Także dziękuję bardzo. I szczególnie panu przewodniczącemu, że nas zaszczyca swoim zrobionym cennym czasem i panu Józefowi, który ma cenne uwagi. Ja mam teraz kilka takich spraw, które mnie bolą. Tutaj z panią kierownik nieraz rozmawialiśmy o tych kompetencjach i obowiązkach. Więc ja bym za Fundacją Wolności poszedł trochę, że chciałbym, żeby na przykład przewodniczącemu zarządu czy rady dzielnicy można by było udzielić głosu na sesji Rady Miasta, czy dotyczy dotyczy to dzielnicy danej, żeby rozważyć takie coś. Kolejna sprawa, na przykład, żebyśmy mogli uczestniczyć w pracach komisji, jeżeli się wybiera na przykład w naszej dzielnicy kogoś, jakiegoś oficjera, typu dyrektor szkoły czy coś, przecież to jest na naszej dzielnicy. Dobrze by było, żeby my również jako członkowie takiej komisji, żebyśmy mogli w tym uczestniczyć, wiedzieć. A to jest tak, ja teraz mówię z tej drugiej strony, o przywilejach, które chciałbym, żeby się na przykład objawiły. Jakbym tam to pisać, to będę wdzięczny. Kolejna sprawa. Chciałbym, żeby na przykład w uzgadnianiu planów remontów na danej dzielnicy, no głos dzielnicy był brany pod uwagę. A często my się dowiadujemy po faktum o wszystkim. Przykład nasz, mojej dzielnicy był znany, ja już nie chcę go bardzo przydać, ale chociażby to słynne wycięcie drzew i pobudowanie budynku. Ja nie jestem przeciwny od razu, ale rada dzielnicy dowiedziała się post factum o takiej ważnej rzeczy. I zresztą z zarzutami do mnie, że dlaczego ja to ukrywałem. Na przykład. Także to tylko tak na marginesie. Co jeszcze? Sformułowanie, bo tutaj do końca nie wiem, jak sformułować ten wniosek, o którym pan przez problem. Uzgadnianie planów remontów z dzielnicą. Planów remontów dotyczących dzielnicy z radą dzielnicy. Na przykład. Kolejny z takich ważnych, uważam, spraw. To jest na przykład, żeby zasięganie opinii rady było obligatoryjne przez organy miasta, a nie jak chcą, to powiadomią, a przeważnie nie powiadomią. Także żeby był taki zapis o obligatoryjności powiadomienia rady dzielnicy o sytuacjach, jakie na dzielnicy mają się dziać, czy są planowane. Dotyczące dzielnicy. Tylko ja mówię stricte dotyczące dzielnicy. Ja się spytam, bo to jest trochę obowiązek chyba dla Rady Miasta, a nie dla Rady Dzielnicy. Nie wiem, jak tutaj. Ale nie opinii rady. Opinii rady, że razem mówię się do danej dzielnicy. Nie, ja teraz będę uchwalał. Tylko po prostu tutaj nie mam tego wątpliwości. Zbigniew Dodyra. Szanowni Państwo, są dwie kwestie. Po pierwsze, paragraf 6. W obecnym brzmieniu, który nam przewiduje te zmiany, mówi wyraźnie. W zakresie zadań dzielnicy prezydent zasięga opinii oraz informuje Radę w szczególności spraw. Z nie ulega wątpliwości, że jest to zapis obligatoryjny. Oczywiście w tych sprawach, które tutaj są od nas, być może pan mówił o kwestii faktycznego zastosowania tego przepisu. Chylimy głowę, no oczywiście jako to reprezentować. Bo jeśli chodzi o zapis, to na pewno w tych sprawach, które tutaj są, tam jest określona procedura, nigdy wyjaśnią 21 dni, ale ten zapis na pewno w tych sprawach, które są zapisane, przewiduje obligatoryjność opinii. Mieliśmy już, nie wiem, czy jest panem Wielbiela, bo akurat pamiętam, mieliśmy kiedyś uchyloną uchwałę Rady Miasta, później była kwestia, że nie było opinii rozegnięta. Także tu jest oblig kwestii faktycznego stosowania tego przepisu. Nie tyle, że się nie wypowiadamy, co wymaga odnoszenia się do konkretnych przykładów. Może nie powinienem, bo program został zanotowany według mojej najlepszej wiedzy, najlepszej w sensie takim, że nie kieruje się niczym innym. To kwestia zabierania głosu na forum Rady Miasta to tylko jeden z postulatów zapisanych. To jest jedna kwestia uregulowania w statucie miasta. To statut miasta reguluje pracę rady. Oczywiście wniosek został zapisany z panem przewodniczącym. Natomiast ta kwestia moim zdaniem jest w statucie miasta regulowana. Kto może zabierać głos, w jakim trybie ma posiedzenie Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze można, pół minuty. Ale nie przeszkadzaj, pół minuty jest. Jeszcze poza konkursem, że tak powiem, dla nas jest bardzo ważne podniesienie, zwiększenie kwoty rezerwy celowej.
poza konkursem, tak, to jest dla nas sprawa, panie przewodniczący, bardzo ważna. My naprawdę te środki, które dostajemy, wydajemy, wydaje się bardzo racjonalnie, kierujemy. I to jest taki mój postulat, po prostu z okazji korzystam do jest. I odnoszę się do tego, co było wcześniej mówione w jednym zdaniu. Otóż tak, szkolenie, pani dyrektor, kiedy był ostatni raz? Nie pomnę, jakoś chyba z 5 lat temu było, to może nie było, jakoś mi umknęło. Natomiast, no, jeżeli tam pani Dudziak mówiła o tych, że właściwie to zamiast sekretarz, to sekretarz ma protokoły, to wszystko jasne, ale tu jest zarząd, bardzo dobry jest zarząd, bo zarząd to i zastępca przewodniczącego i członkowie jeszcze, także ewentualnie to musi być elastyczne, bo przecież jak to zawoduje, czy nie ma, także to jest tylko taka dobra uwaga. To tutaj dopisać jeszcze jako zarząd? No, bo zarząd, przecież bardzo dobrze, że jest to, że jak przewodniczącego rady nie ma, prowadzi zastępcę, to jest bardzo wspaniała rzecz, bo dużo rodziło komunikacji, wiemy. Dlatego ja generalnie jestem za, tylko takie swoje uwagi. Jeszcze jeżeli można, to tutaj właśnie zgadzam się bardzo z panem przewodniczącym o działalności społecznej. Wiem, że my tutaj możemy się burzyć, ale przepraszam za wulgaryzm. Ja mam do czynienia w Radzie Osiedla Pogodna z dietą dla członków. I wybaczcie, że powiem to, że członkowie rada się menęli trochę przez to. Że przychodzi ten, kto na piwo mu brakuje do rady, a nie dlatego ja na przykład przez większość kadencji, przepraszam za to, ale mówię uczciwie, większość rad społecznie, bo to lubię, bo to chcę, a nie przychodziłem tylko dla pieniędzy. I opatrzę się, że kiedyś mam pieniądze, ale przecież pięć kadencji nie miałem pieniędzy i byłem zastępcą, tutaj już odpuszczenie, pan się zwłaszcza z tyłu jeszcze nie zabierał głosu. Szanowni Państwo, Paweł Mówiłem, przewodniczący zarządu Zielonych Krajnoszczyzna, od niedawna, wcześniej przez 12 lat przewodniczący Rady. Szanowni Państwo, ja mam dwie konkretne takie uwagi do statutów, ale również chciałem się krótko podzielić takimi refleksjami z naszego dzisiejszego spotkania. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że poprzednie zmiany w statutach dzielnic zostały wprowadzone w 2009 roku, wtedy też był powołany taki zespół z przedstawicieli rad dzielnic, radnych, gdzie były też szczegółowe dyskusje na ten temat i później te zmiany zostały przyjęte. Ja miałem przyjemność wtedy pracować w tym zespole, dlatego też dziękuję zespołowi statutowemu, pani radnej, pani przewodniczącej za tą pracę, którą żeście wykonali, bo rzeczywiście jest to materia dosyć taka trudna i skomplikowana. Natomiast też w jakiś sposób możemy bazować na tamtych rozwiązaniach i dobrze, żebyśmy teraz zrobili krok do przodu, tak? Ja odbieram te propozycje zmian i działalność tej komisji bardzo pozytywnie jako działacz społeczny i dlatego no, z ubolewaniem dzisiaj odbierałem taką pewną nerwowość niektórych osób, bo naprawdę nie stoimy po dwóch stronach barykady, tylko myślę, że po jednej. I w ramach dyskusji to wszystko możemy tutaj ustalić. Natomiast no, przechodząc do konkretnych moich postulatów, drodzy Państwo, one się wiążą z taką moją refleksją odnośnie funkcjonowania rad dzielnic. I tutaj nie ukrywam, że ta wizja jest też bliska z tym, co mówił pan przewodniczący Rady, pan Pakuła, ponieważ, proszę Państwa, to jest działalność społeczna. Tak? Ja taki mam apel, żebyśmy też nie przyjęli takiego kierunku, takiego zbytniego jakiegoś zbiurokratyzowania rad. Ani teraz, ani w przyszłości. Bo chodzi o to, proszę Państwa, członkowie rad dzielnic nie są po to, żeby się spotykać i tworzyć papiery. Ja przyznam się, że dzisiaj tak słuchałem na temat tych protokołów, tego wszystkiego, proszę Państwa, rady dzielnic są po to, żeby wywołać w ludziach tą pozytywną energię, którzy chcą pracować społecznie dla swojej dzielnicy. To są ludzie, którzy się spotykają w czasie wolnym, głównie po pracy. Chodzi o to, żeby oni robili coś konstruktywnego, a nie siedzieli, tworzyli papiery i zajmowali się kruczkami. I to jest taki postulat też właśnie związany z tymi konkretnymi uwagami. I mam wniosek taki do paragrafu 17 ustęp 1, który brzmi tak. Nowy zarząd dokonuje protokolarnego przejęcia dokumentacji od poprzedniego zarządu. I to jest wszystko ok. Natomiast Państwo zaproponowaliście zmianę, że po upływie 2 lat od rozpoczęcia kadencji rady dokumentacja z poprzedniej kadencji podlega przekazaniu celem archiwizacji do właściwej komórki organizacyjnej urzędu itd. Ja proponuję, aby ten
punkt nieznacznie zmodyfikować i użyć słowa może, czyli że po upływie 2 lat dokumentacja może zostać przekazana w całym archiwizacji. Bo proszę Państwa, ze swojego doświadczenia wiem, że bardzo dobrze jest, jeżeli taka dokumentacja jest w Radzie, ponieważ wiele zadań, szczególnie inwestycyjnych, jest tak, drodzy Państwo, że od pomysłu do realizacji często jest wiele lat. I dobrze mieć w Radzie tą dokumentację, nawet biorąc pod uwagę, że zmienia się kadencja, przychodzą nowe osoby, czy jest nowy przewodniczący zarządu, załóżmy, żeby on też mógł się zapoznać, jak to przez lata było robione, jak to było wnioskowane, tak? Też często mieszkańcy przychodzą, dopytują się, żeby pokazać tą drogę, jak to było realizowane. Także taki postulat, żeby po prostu można to było zachować, a jeżeli będzie taka wola Rady, wtedy ona może przekazać taką dokumentację do archiwizacji. I to jest pierwszy postulat. A drugi postulat i jednocześnie zapytanie wiąże się z kolejnym paragrafem 18, ustęp 3. Bo Państwo zaproponowaliście wprowadzenie, wiadomo, tutaj symboli. I tutaj mamy tak, klasyfikowanie dokumentacji, o której mowa w ustępie 1, odbywa się na podstawie wyciągu z wykazu klas jednolitego rzeczowego wykazu akt przekazanego do stosowania przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu. Ja rozumiem jak najbardziej intencje wnioskodawców i Państwa, tylko nie wiem ile osób obecnych na sali zetknęło się z jednolitym rzeczowym wykazem akt, bo ja akurat zetknąłem się z tym w ramach pracy zawodowej. I proszę Państwa, wracam do tego, o czym mówiłem. Nie chciałbym, aby przewodniczący rady, czy zarządu, czy osoby, które piszą pisma, się zastanawiały i traktowały ten wykaz, jaki oni mają tam symbol i numer nadać, bo proszę Państwa, nie ma czegoś bardziej irytującego, jak stracenie czasu na zastanawianie się, jaki jest prawidłowy numer, a nie zastanawianie się nad merytoryczną treścią pisma czy wystąpienia. Także ja bym tu, bo być może można to uprościć, ja bym zaapelował o taką prostą rzecz, bo rady dzielnicy z reguły piszą wnioski do konkretnych wydziałów bądź jednostek miasta, tak? Więc jeżeli piszemy z zakresu dróg, to piszemy do Zarządu Dróg i Mostów i tak dalej, tak? Więc żeby to uprościć po prostu, żeby nadawać numer, na przykład symbol Wydziału Urzędu Miasta albo symbol Zarządu Dróg, do którego jak gdyby merytorycznego zakresu dotyczy wystąpienie, a nie wertować tamtego wykazu i doszukiwać się szczegółowej klasyfikacji tych akt, bo mówię, wracamy do tego, że będzie to tworzenie papieru. Więc taki ewentualnie wyjaśnienie, bo być może mieliście Państwo taki zamysł, albo ewentualnie będzie taki postulat. I drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, ponieważ tutaj było też dużo mówione o dietach, ja już nie będę tego rozwijał, natomiast proszę dosłownie jedno zdanie na ten temat, ponieważ na pewno wymaga to oddzielnej dyskusji, ale proszę Państwa, ja mam w Radzie Dzielnicy wspaniały przykład. Pana Adama Osińskiego, który przez 17 lat był przewodniczącym zarządu dzielnicy Kajnowszczyzna, teraz został radnym miejskim. Ja przez swoje 12 lat przyglądałem się jego wspaniałej pracy i powiem Państwu tak. Jeżeli chce się wykonywać pracę przewodniczącego zarządu naprawdę dobrze i tak dobrze, jak robi to pan Adam Osiński, to ta dieta to jeszcze jest za mała, powiem tak. To jest praca na etat, tak jak to było mówione. I najgorsze, proszę Państwa, co może być, jeżeli my tutaj się zaczniemy kłócić o podział diety. Powiem tylko tak. Oczywiście to wymaga dyskusji i jak gdyby też pochylenie się nad tym, ale też wracam do tego, co mówi pan przewodniczący. To jest działalność społeczna. Ludzi, którzy chcą działać na rzecz dzielnicy. I tyle, żeby nie przedłużać. Dziękuję bardzo. Dobrze, ja poinformuję tylko, że nie zapisuję tego, ponieważ to jest kwestia diet. Nie wiem, czy to jeszcze jakiś komentarz. Bardzo dziękuję za ten głos wstępu do pana wypowiedzi. Odniosę się tylko do tych propozycji zmian. Jeżeli chodzi o kwestię dokumentowania prac Rady i Zarządu, to te zmiany, które tutaj proponujemy, nie mają tej dokumentacji jakoś rozmnożyć albo utrudnić. Proponujemy jej klasyfikowanie i gromadzenie. I wprowadzenie jakby zasad w tym zakresie po to, żeby Państwu ułatwić pracę z tymi dokumentami, bo one oczywiście w Radzie Dzielnicy powstają. I tak jak powiedziałam na wstępie, będziemy z tego zakresu prowadzić szkolenia, tak żeby Państwo nie musieli się zastanawiać nad tym, jaki symbol z tego jednolitego rzeczowego wykazu akt zastosować, tylko wspólnie sobie omówimy wszystkie sprawy, które
którymi Państwo się zajmują i od razu do nich przepiszemy te symbole. Oczywiście w przypadku jakichś wątpliwości my zawsze służymy pomocą i będziemy do Państwa dyspozycji. Jeżeli chodzi o samą kwestię tej dokumentacji w radach, to oprócz tego, że oczywiście rady dzielnic przede wszystkim są po to, żeby działać, a nie tworzyć dokumentację, tak jak Pan powiedział. Natomiast dokumentacja jest istotna też z punktu widzenia dostępu mieszkańców do informacji na temat działalności Rady Dzielnicy. Stąd też jakby te podstawowe dokumenty, które w radach powstają, protokoły czy uchwały, w przypadku ich udostępniania te mieszkańcy po prostu też będą dla nich dodatkowym źródłem informacji o działalności dzielnicy. Także to tyle, jeżeli chodzi o te kwestie dokumentacyjne, no to ja również się ponieważ minęła już godzina 18, ja bym zaproponował, żebyśmy trzy ostatnie osoby z uwagami, a tak jak wspomniałem, jeśli ktoś jeszcze nie zdąży, przyjmujemy te uwagi na piśmie. Tutaj też od dłuższego czasu Pan się zgłaszał, także proszę głos. Dziękuję za udzielenie głosu. Łukasz Wilkołek, obywatel miasta Lublina. Drodzy Państwo, przychodząc tutaj na to spotkanie, miałem właśnie na kartce napisane konsultacje społeczne. Nie wiem, ile spośród tu zgromadzonych to są obywatele miasta, myślę, że nieliczni, a większość to są członkowie, właściwie radni, przepraszam, rad dzielnicowych. I tutaj na początku swojej wypowiedzi chciałbym im ogromnie podziękować za tą pracę, którą wykonują. Przychodząc tutaj, miałem jeden postulat o utworzenie dodatkowej rady dzielnicy, ale teraz pani dyrektor powiedziała, że to nie jest akurat temat na to spotkanie. Ale chciałbym też podziękować tutaj pani przewodniczącej Rady Dzielnicy Wygląd Południowy, bo już teraz wiem, z jakimi problemami ona się spotyka. Drodzy Państwo, ja jestem obywatelem miasta Lublina 35 lat. Od 3 lat mieszkam na ulicy Kryształowej, dzielnica Węglinek. To ta akurat dzielnica wchodzi w zakres tutaj Węglina Południowego, a uważam, że potrzeby tej dzielnicy są o wiele większe niż reszty dzielnic wchodzące w ten skład. Dlaczego? Bo tam jest istna budowa. Tam jest istna budowa. Przychodząc tutaj, chciałem właśnie powiedzieć, że chcielibyśmy my, mieszkańcy tych dzielnic, bo my się spotykamy na placach zabaw, rozmawiamy o problemach tych dzielnic i mówię, i wielokrotnie dzwoniąc do ratusza, słyszałem, macie przecież Radę Dzielnicy. Owszem, byłem nawet na takim spotkaniu Rady Dzielnicy 20 sierpnia. Niestety nie zebrało się kworum, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje. Dlaczego? Bo może ludzie, którzy zgłosili się do tej Rady Dzielnicy, po prostu się wypalili. Nie wiem, jakie są jeszcze problemy tej dzielnicy, tej rady, tu pewnie przedstawicielka się wypowie, ale chciałbym jeszcze jedno zaznaczyć. Na mojej dzielnicy wisiały plakaty wyborcze pana przewodniczącego, pani Anny Rywki, pana Jana Madejka. I chciałbym tylko powiedzieć, że Rada Dzielnicy to jest, tak jak to jest napisane, jednostka pomocnicza. Ona ma służyć obywatelom. Mam takie wrażenie, że zapominamy w tej dyskusji właśnie o nas, o obywatelach. A gniew obywateli i wszelkie uwagi skupią się na radnych miasta, bo podejrzewam, że niewielu moich sąsiadów wie, kto jest w Radzie Dzielnicy, a skupi się ten gniew przy przyszłych wyborach samorządowych. To tylko chciałem dać Państwu do myślenia, żeby nie zabierać instrumentów, które tym Radom Dzielnicy są potrzebne do pełnienia ich funkcji, do pomagania, służenia obywatelom. Dziękuję. Rozumiem, że tutaj nie ma żadnego wniosku. Nie, no bo ja bym chciał, żeby została utworzona kolejna rada, ponieważ nie wiem, ilu członków Rady Dzielnicy Węglin Południowych są mieszkańcami Węglinka. A tam naprawdę ludzie są już naprawdę mocno, mocno zawiedzeni. Dobrze, to dziękuję bardzo. Iwona Mańko, Rada Dzielnicy Węglin Południowych, przewodnicząca zarządu, obecnie wcześniej przewodnicząca rady. Odniosę się może w dwóch słowach do tego, co Pan mówił, jako Rada świadomie problemów naszej dzielnicy. Nie będę tutaj mówiła o problemach wewnątrz dzielnicy, bo w każdej gdzieś tam ostre dyskusje się rozrywają na różne tematy. Natomiast my świadomi jesteśmy tego, że nasza dzielnica, bardzo intensywnie rozrastająca się w ostatnich latach, potrzebuje takiej zmiany. My składaliśmy podczas prac komisji taki odrębny wniosek, prawda, i wykazywaliśmy, jak powinny wyglądać granice dzielnic, tak, żeby dzielnica Węglin Południowy została podzielona na dwie części, które znacząco odbiegają od siebie strukturą taką, no, zabudowy przede wszystkim, prawda, i tym bardziej, że tamta część, nowa część dzielnicy Węglin Południowy
po drugiej stronie Jana Pawła. No, w większości są to no, mieszkania w blokach, zabudowa wielorodzinna. No i jest tam dużo różnych problemów rodzących, tworzących się na etapie tworzenia tego osiedla, prawda? I wiemy, że tam powinna pojawić się odrębna jednostka Rada Dzielnicy, która będzie reprezentowała właśnie tą część miasta, bo tam tych spraw do załatwienia jest bardzo dużo tak naprawdę. Tak jak mówię, z tym wnioskiem wystąpiliśmy, ja tutaj chciałam wystąpić jeszcze raz, chociaż niby nie miejsce i nie pora, ale ponownie, żeby ten wniosek wybrzmiał, że chcielibyśmy, żeby dzielnica Wymień Południowy została podzielona na dwie dzielnice. Z tego co pani orientuje się, jest już podjęta jakaś tam, jakieś działania były podjęte, jakaś uchwała w temacie utworzenia tej nowej dzielnicy. Mam nadzieję, że no, strasznie długo to trwało, ale że no, coś z tym tematem miasto będzie robić w tej kwestii. I to nie ma, naprawdę nie ma dużo czasu. 5 lat to jest zdecydowanie za dużo, proszę mi wierzyć. Ja zapraszam na ulicę Kryształową. Co się tam dzieje? Dzisiaj nie mogłem wyjechać, po prostu, a drogi są należą do miasta. Nie ma w ogóle zabezpieczenia, jeżeli chodzi o odświeżanie chodników, ulic. W wcześniejszej dyskusji zostało zapowiedziane spotkanie dotyczące granic i myślę, że to będzie spotkanie i procedura, w której możemy uwzględnić też kwestie. Bardzo przepraszam, będzie już po terminie zgłaszania się ewentualnie nowych kandydatów do rad dzielnic. Bo do 8 lutego osoby chętne powinny zgłosić dokumentację, jeżeli się nie mylę. 10 marca są wybory. Szanowni Państwo, 10 marca są wybory i żadna zmiana statutu, czy obejmująca granice, czy obejmująca pozostałe zapisy statutowe, siłą rzeczy nie może zgodnie z procedurą i terminami proceduralnymi wejść w życie przed wyborami. Tym bardziej, że wybory są już zarządzone, a zarządzenie wyborów jest bezpośrednio związane z granicami jednostek pomocniczych, więc nie ma takiej możliwości, żeby dokonać jakiejkolwiek zmiany granic umożliwiającej przeprowadzenie tych wyborów ogłoszonych na 10 marca na jakichś innych zasadach i przy innym przebiegu tych granic niż ten w tej chwili obowiązujący. Więc jedyne co pozostaje, to oczywiście zachęcić wszystkich Państwa z tego terenu, o którym Pan mówi, do zgłaszania się swoich kandydatur w najbliższych wyborach i reprezentowania tej części dzielnicy w tej Radzie Dzielnicy, tej jednej dzielnicy, która obecnie funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualny podział tej dzielnicy, to jest kwestia zmiany granic, która tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie procedowana odrębnie. Także no, to będzie przedmiotem odrębnych konsultacji. Ponieważ tutaj zaśmignąłem tylko jeszcze opinię, to 3 osoby za, jeszcze, więc jeżeli Państwo się zgodzą, to szybkie tylko wypowiedzi. Proszę tu raczej o wnioski do statutu, już nie o uwagi o górę. Radosław Osiecki, przewodniczący zarządu dzielnicy. Ja mam taką uwagę. Pierwsze, jeżeli chodzi o zadań dzielnicy, teraz będzie pan. W starych zapisach, na samym początku tego rozdziału, były sprawy związane z opiniowaniem. W tej chwili są właśnie wrzucone tematy takie ogólne, plus te tematy, które kolega tutaj przedmówca mówił, o dbałości o zieleni i o, powiedzmy, działalność kulturalną. Jak najbardziej uważam, że te sprawy opiniowania, które są najistotniejsze, dające największy efekt, jeżeli chodzi o funkcjonowanie dzielnicy, podają informacje bezpośrednio z miejsca, powinny być, który bodajże tam 9, powinien być przesunięty wyżej. Druga sprawa, jeżeli chodzi o planowanie inwestycji miejskich na terenie dzielnicy, jest taki punkt podany. Powiem tak, nas bardzo ma, tak powiem, martwi, że my jako Rada Dzielnicy dowiadujemy się o wielu inwestycjach na terenie dzielnicy bardzo późno. I tylko od naszej operatywności zależy, że my się w ogóle o tym dowiadujemy. Według mnie, my jako Rada Dzielnicy powinniśmy mieć też możliwość opiniowania różnych rzeczy, które się pojawiają na dzielnicy. Przede wszystkim inwestycji kubaraturowych i inwestycji znacząco oddziaływających na środowisko. I według mnie taki zapis powinien się też pojawić. Wiadomo, że to jest tylko opinia. Z tym się nic nie wiąże, ale według mnie taki zapis powinien się pojawić. Ja się pytam, czy to jest inny zapis? Tak, bo tutaj jest ograniczenie tylko do terenów miejsc. Natomiast większość konfliktów i spraw interesujących mieszkańców dzielnicy
wynika z innej działalności. Budowy na przykład bardzo dużych budynków bez zapewnienia parkingów albo powiedzmy budowania jakiegoś uciążliwego przemysłu też bez poinformowania. Także tutaj, jeżeli chodzi o informowanie nas o istniejących inwestycjach, tego nie ma praktycznie. Ja rozumiem, że o tym nawet wiele działów w mieście nie wie, ale jeżeli Wydział Budownictwa dostaje zapytanie od inwestora i wystawia jakieś warunki, to dlaczego nie może na ten temat ktoś poinformować Rady Dzielnicy? I tyle, dziękuję. A jeżeli chodzi jeszcze następna sprawa, ja się znam na tej dokumentacji, którą Państwo chcecie wprowadzić. I popieram tutaj kolegę z Kalinoszczyzny, bo to będzie dużym uciążeniem dla Rady Dzielnic. My byśmy sobie dali radę, bo my mamy protokoły, powiem wersji elektronicznej od 8 lat. Także jesteśmy w stanie takie tematy opanować, ale dla większości Rad Dzielnic będzie to dużo utrudnienie. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj proszę, głosu. Krzysztof Głoski, Fundacja Wolności, wreszcie się udało. Chciałbym na początek podziękować radnym z Komisji do Spraw Statutu Dzielnic przewodniczącej Annie Rybce za prowadzenie tej komisji, pracownikom urzędu, którzy się zaangażowali w tą pracę, bo tutaj był też byłem na tylko komisji i to był ogrom tych wniosków, ogrom pracy. Pracę samą zaświadczył, że prace komisji się wydłużyły niż wcześniej planowano właśnie z uwagi na to, że było bardzo dużo tego do przeprocedowania. Więc dziękuję i tutaj wyrażam podziw za tą pracę włożoną. Natomiast jest już 15 minut po czasie, jaki mieliśmy, więc pewnie zaraz mi będę to nagrany, ale w związku z tym, że też tutaj no, cieszą się zainteresowaniem tę konsultację, jeszcze pewnie też dużo, pewnie część osób, które tutaj jeszcze głosu nie zabrała, chciałaby zabrać głos. Jest też myślę dużo tematów, których jeszcze nie poruszyliśmy na słowacznie, bo dużo rozmawialiśmy o zadaniach sekretarza, czy o sprawach, które w tych konsultacjach mogą być nieregulowane. W związku z tym wnioskuję do Biura Partycypacji Królewskiej Grupy Badawczej, przewodniczącej Anny Rybki, żeby zorganizować za tydzień jeszcze jedno takie spotkanie dla mieszkańców, może być o tej samej porze, w tej samej sali najlepiej, żeby jeszcze ten obszar na tą dyskusję był, ponieważ no, myślę, że statuty dzielnic są ważnym dokumentem, który warto przedyskutować dłużej niż 2 godziny, żeby mieszkańcy mogli mieć okazję się wypowiedzieć. Następnie, było tutaj wspomniane w tej prezentacji, że projekty statutu będą zaopiniowane przez Radę Dzielnic i Radę Pożytku. Rozumiem i mam nadzieję, że dostaną te instytucje, organy również raport z konsultacji, żeby tutaj również z tymi uwagami, które tutaj padły, również się zapoznać. Co na to chciałbym zwrócić uwagę, że chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo dużo uwag czy propozycji, pomysłów zgłaszanych zarówno przez Fundację Wolności, jak i przez Rady Dzielnic, czy wypracowanych podczas forum przewodniczących Rady Zarządów Dzielnic, na którym część z Państwa była, tutaj w tej propozycji statutu się znalazła. Dlatego tutaj za to też również dziękuję, że tyle uwag zostało uwzględnionych. Natomiast część propozycji nie zostało uwzględnionych. Też to, czego mi brakuje, bo komuś takiego, kto obserwuje funkcjonowanie Rady Dzielnic, to mi tutaj brakuje zapisów dotyczących kompetencji dla Rady Dzielnic. Tak jak tutaj było wspomniane, że zostały ujęte kompetencje. I mam tutaj kilka konkretnych propozycji. Część można oczywiście wpisać w statut, jak na przykład tutaj mogę zdecydować tam konkretnie. W sprawach dotyczących danej dzielnicy w zakresie uregulowanym w statucie dzielnicy zasięganie opinii Rady jest dla organów miasta jednostek organizacyjnych obligatoryjne, czyli żeby obowiązkowo jednostki organizacyjne musiały zasięgać opinii Rad Dzielnic w tych sprawach dotyczących Rad Dzielnic. Następnie, aby tutaj też jedna z propozycji, też już wcześniej gdzieś w poprzednich spotkaniach różnych padła, to też pan Lewomiński proponował, myślę, że to jest też bardzo istotne i ważne, żeby to ująć, żeby jednostki organizacyjne i Urząd Miasta uzgadniały plany remontów czy plany inwestycji z Radami Dzielnic. Czyli chodzi tutaj, no, tutaj jest poziom informacji. Wystarczyłaby informacja. Tak, informacja to jest podstawa, tak? Jeszcze gdyby to było uzgadniane.
chociażby. No jeśli nie można uzgadniać, to też, żeby informować z wyprzedzeniem Rady Dzielnic. Kolejny postulat to już pewnie raczej nie do statutu dzielnicy, ale do statutu miasta, że konsultacji statutu miasta nie było, to zgłoszę też tutaj, żeby przyznać prawo inicjatywy uchwałodawczej na forum Rady Miasta dla Rady Dzielnic, żeby Rady Dzielnic też mogły zgłaszać projekty uchwał, nie tylko radni i prezydent i grupa mieszkańców. Ponadto jeszcze, oczywiście, tu już nie będę powtarzał, ale najważniejszą kwestią jest zwiększenie tych środków finansowych dla rad dzielnic, ponieważ pokazują przykłady z nich miasto, tam gdzie te pieniądze są większe, tam jest większe zainteresowanie i kandydowaniem i głosowaniem w wyborach do rad dzielnic, więc myślę, że to jest też kluczowe, ale to już nie będę rozwijał, ponieważ tak jak tu było wspomniane, nie konsultujemy tego. Jedna ważna rzecz, która tutaj się nie pojawiła, to jest kwestia ordynacji wyborczej do rad dzielnic. Ponieważ my zauważyliśmy już w poprzednich wyborach, że ordynacja sprzyja temu, żeby się grupować, żeby kandydaci się grupowali, takie nieformalne powiedzmy komitety, ponieważ głosować można na tyle osób, ile jest kandydatów z danego okręgu i jeśli mamy na przykład okręg czteromandatowy, to łatwiej, lepiej zdecydować w grupie czterech kandydatów i zebrać cztery razy więcej głosów niż osoby, które startuje pojedynczo. Co uważam nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ktoś jak startuje może nie znać jeszcze trzech innych osób, a być znanym w swoim bloku czy w swojej okolicy i również ma prawo mieć takie same szanse, jak ci pozostali. Dlatego postulujemy wprowadzenie czegoś na kształt jednomandatowych okręgów wyborczych. A jeśli państwo radcowie uznają, że jest to niemożliwe do zrealizowania, to proponuję, aby wprowadzić zapis, że głosujemy na jednego kandydata, a nie na tylu kandydatów, ile jest mandatów w danym okręgu. Ponadto prosiłbym pana mecenasa i radców prawnych, aby się pochylić nad kwestią, być może udałoby się z tego projektu trochę umniejszyć obowiązków dla rad dzielnic. Część obowiązków oczywiście bardzo mnie cieszy, na przykład obowiązek publikacji protokołów z posiedzeń na stronach internetowych, bo to sprzyja rzeczywiście większej przejrzystości funkcjonowania dzielnic, ale tutaj też to były zgłaszane tutaj te obawy, nie chcę powtarzać. Być może nie wszystkie są aż tak wymagane, żeby zapisać, żeby trochę tych obowiązków zdjąć, żeby trochę było czasu, czy na inne rzeczy niż sprzątanie sali, które wspomniałem. I ode mnie tyle. Jeszcze raz przypomniałem tą prośbę o to, żeby jeszcze przynajmniej jedno spotkanie zorganizować, bo widać, że chęć do dyskusji jest. Dziękuję. Dobrze, to ostatni tutaj głos poprosiła. Proszę o przerwienie, przewodniczący zarządu dzielnicy Tury Południowe. Przepraszam, spóźniłem się, więc nie będę poruszał tematu, który chciałem tutaj poruszyć, bo ci nie powtarzać. Ale chcę tylko powiedzieć jedno zdanie, że rady funkcjonujące w oparciu o obecny statut, jak chcą pracować, to pracują. Ja mogę powiedzieć na podstawie swojej rady. Nie przeszkadza nam statut niczym, co robimy i myślę, że efekty mieszkańcy widzą. Natomiast dołożenie obowiązków do statutu na pewno tych, którzy będą go czytali przed wyborami, zniechęci. W wielu przypadkach zniechęci. Podam tylko przykład ze swojego środowiska, że na ostatnim posiedzeniu rady ledwo co zebraliśmy kworum, a oprócz tego nie było sekretarza i nie było chętnego, który by protokołował posiedzenie. Co w takiej sytuacji mamy robić? No wiadomo, poradziliśmy sobie z tym, bo mamy doświadczenie i wiemy, jak sobie z tym poradzić. Natomiast... No może pan powie, jak sobie poradziliście, bo mnie sam nie musi robić. W szacunku dla wszystkich zgromadzonych tutaj poprosił o zgłoszenie wniosków konkretnych, ponieważ wiem, że umawialiśmy się na ten czas mniej więcej do 18:00, stąd pewnie czas jeszcze będzie na takie dyskusje zakulisowe, ale jeśli mógłbym poprosić o sformułowanie po prostu wniosku. Okej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jedno spotkanie i będziemy mogli się powiedzieć szerzej, ci co nie zdążyli dzisiaj. Wierzę w to, że po dzisiejszym spotkaniu powstanie właśnie protokół, co właśnie może nam znacznie pomóc przed następnym spotkaniem i chętnie bym się z nim zapoznał, bo akurat ja nie byłem na początku, więc dla mnie to była bardzo ważna rzecz. Zobaczcie państwo, jak to się fajnie pisze protokoły. Nie ale to trzeba mieć tyle czasu, żeby słuchać tego.
zgłosić taki konkretny wniosek, bo jeśli Państwo uważacie, że niezbędne jest publikowanie tego, co robi Rada na stronie internetowej, to wnioskuję o zatrudnienie kogoś na część etatu, który będzie pomagał Radzie, między innymi prowadził stronę internetową. Będzie przygotowywał materiały na tą stronę, będzie to publikował, będzie konsultował i będzie brał odpowiedzialność za treści, które tam będą publikowane. Myślę, że to jest do ogarnięcia, a taki wniosek nie wiem, czy podoba się Państwu, nie podoba. Sami ocencie to sami. Dobrze, więc wniosek będzie zaprotokołowany, natomiast on nie jest dostępny do miejsca, ale zapisuję tu chyba jeszcze tak. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Skłodowska, Radna Miasta. Przysłuchuję się dyskusji i uważam, że no, możemy sobie tak dyskutować, ale najważniejsze rzeczy Państwo powinni ująć w tych zmianach, ponieważ przez wiele lat zaobserwowałam, że sytuacja w radach zrobiła się teraz troszeczkę w niektórych radach trudna. Wkradła się polityka, gdzie trudno poradzić sobie z tą polityką, w sensie takim, że dochodzi do różnych sytuacji nieprzyjemnych. Byłam na wielu takich spotkaniach godzących się. Co na to zaradzić? Nad tym się trzeba zastanowić, w jaki sposób w takiej trudnej sytuacji zmienić przewodniczącego, żeby nie utrudniał oczywiście mieszkańcom spotkań, bo rady dzielnic w ogóle niektóre się nie spotykają. To jest bardzo bolesne. Bolesne dla mieszkańców danych dzielnic, ponieważ wówczas i rezerwa nie jest odpowiednio podzielona i w czasie często przypada część pieniędzy. Poza tym, a propos rezerwy, wy jako rady dzielnic i przewodniczący powinniście walczyć o wyższą rezerwę. Te pieniądze, które otrzymujecie, to są groszowe sprawy. Wszystko idzie w górę, widzicie przetargi, miliony, grube miliony, inwestycje, które idą w górę, robocizna idzie w górę, a wy cały czas macie po malutku, po troszeczku tylko podwyższane środki te i uważam, że powinniście mieć naprawdę wyższą i to drugie tyle przynajmniej rezerwę celową, żebyście mogli zadysponować, bo co wy możecie zrobić z tym pieniędzmi, jakieś drobne sprawy, ale one są ważne. Ja wiem, dla dzielnic są te drobne sprawy ważne, ale rezerwa powinna być taka, żeby no nieśmieszna, no w tym momencie śmieszna, powiem wam, śmieszna rezerwa celowa. Ja proponuję wam, żeby powstał konwent z rad dzielnic, żebyście wybrali ludzi do konwentu i ten konwent, żeby się spotykał raz na miesiąc przed sesją Rady Miasta, żebyście się wypowiadali w tym konwencie do pana prezydenta, żeby pan prezydent miał dla was ten czas, bo jeżeli wy jesteście jednostką pomocniczą prezydenta, to dlaczego wy się tak rzadko z prezydentem spotykacie? Wybierzcie między sobą ludzi ze wszystkich dzielnic po jednej osobie, stwórzcie konwent, który będzie działał w imieniu wszystkich rad dzielnic. I będziecie mieli kontakt cały czas z ratuszem, z urzędem, z prezydentem, z Radą Miasta. Ponieważ wy jako jednostka pomocnicza rady dzielnic jesteście dla nas, dla radnych, najważniejszą sprawą. Wy nam przygotowujecie zadania, o których my wiemy, o potrzebach najważniejszych w dzielnicach. I uważam, że powinno to jakoś, nie może być takiego, słuchajcie, z takiej sytuacji, że każdy sobie. Ponieważ jeżeli będziecie razem wspólnie, to razem wspólnie będziecie dostawać i wyższą rezerwę, i środki finansowe mniej więcej porówno. Więc ja na zadania, które będą zaplanowane w budżecie i zadań więcej, takich konkretnych dla dzielnic przepchniecie swoimi postulatami, dlatego że niektóre zadania to są bezsensowne, na które idą ogromne środki finansowe, które niby mają służyć wszystkim, ale wszyscy mieszkańcy z nich nie korzystają. Ja spytam, czy jest Państwa, sformułować wniosek do statutu, bo tutaj... Tak, przede wszystkim, żeby była możliwość założenia konwentu i kontaktu
z prezydentem, że konwent raz w miesiącu był zwoływany i prezydent, żeby dla rad dzielnic raz w miesiącu miał czas. Bo to, mi się to nie podoba, że wtedy, kiedy jest jakaś afera wielka, to dopiero gasi się pożar, albo że łaskawie raz na 4 lata prezydent na dzielnicę zawita. Proszę Państwa, weźcie sprawy w swoje ręce, zacznijcie rzeczowo, konkretnie działać, bo wy się napracujecie ciężko, społecznie, bo za darmo pracujecie. Trzeba to docenić w ten sposób, żebyście mieli tu swoje miejsce w ratuszu. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy. Przepraszam, bo... A to są mi słówko, a potem... Przepraszam, bo jakby już dopuściliśmy do głosu 4 osoby poza kolejnością, także jeśli jest... zapytam, czy te wszystkie postulaty, które stawiają tutaj Rady Dzielnic, czy wy weźmiecie rzeczywiście pod uwagę, czy już macie gotowy projekt, który będzie klepnięty na sesję? To właśnie poproszę o podsumowanie tutaj pan przewodniczący Rady najpierw jeszcze. Czy te konsultacje nie są tylko na niby za późno? Natomiast za chwileczkę jeszcze będzie odniesienie się do tej kwestii. Ja pan przewodniczący, ja poproszę. Ja zgłaszałem się do głosu, prawdę mówiąc, z tego powodu, że ja mam jeszcze jeden wniosek do tego statutu, ale może na początek to odpowiem pani radnej, że nie jest tak, że jest jakiś gotowy dokument przygotowany, tylko była komisja powołana do spraw rad dzielnic. Ta komisja działała przez wiele miesięcy. Z tego, co przedstawiciel Fundacji Wolności nam powiedział, sporo wniosków zostało ujętych, więc myślę, że tego typu wypowiedzi, jak pani radny przed chwilą, są trochę nie na miejscu. Ale już zostało. Panie przewodniczący, nie życzę sobie w ten sposób rozmawiania ze mną i odnoszenia się do mojej wypowiedzi. Mam prawo się wypowiadać jasno. Mam do tego prawo i nie życzę sobie, żeby pan krytykował moją wypowiedź. Powiedziałam to, co myślę, a mieszkańcy ocenią. I proszę właśnie, nie robić polityki. Wydaje mi się właśnie, ja nie chciałbym być złośliwy, że wybory to się odbyły jesienią. Już moglibyśmy sobie oszczędzić takie wystąpienia jak pani radna. No i po co? Ja bym nie na temat przeciwieństwie do pani radnej. Ja nie mam wniosków. Ja mam jeden wniosek, który był bardzo techniczny, może nie do końca państwo będziecie zainteresowani, ale posłuchajcie, bo ja przez 8 lat byłem przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej, spotkałem się z problemem uszczegółowienia pojęcia miejsce zamieszkania. W statucie tutaj mamy w paragrafie 3, w pozycji 17, tego typu zapis. Ilekroć w mniejszym statucie jest mowa o punkt 17. Stałym zamieszkaniem na obszarze dzielnicy należy przez to rozumieć zamieszkanie dzielnicy pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Moim zdaniem jest ten zapis trochę zbyt ogólny. Ja posiadam jedno mieszkanie, ale ludzie w dzisiejszej dobie mają prawo mieć 2, 3, 5, jak ich stać, to nawet 10. Spotkałem się przed wyborami przy rejestracji kandydatów do rad dzielnic z problemem takim, że człowiek nie mieszkający w konkretnej dzielnicy usiłował startować z innej, podając adres, bo on ma tam nieruchomość. Po zarejestrowaniu takiego człowieka przychodzili sąsiedzi tego człowieka mówiąc, ale my tego pana doskonale znamy. On nigdy nie mieszkał na RSM, on ma mieszkanie na Gieniawie. Tam mieszka przez całe życie. Ze względu na to, ja proponuję zmianę tego zapisu poprzez dodanie. Panie mecenasie, jeśli to dobrze było, żebyście to państwo ubrali w jakieś ramy prawne. Ja proponuję dodanie do tego zapisu zgodnie z zapisami rejestru wyborców, żeby to był jeden konkretny wyznacznik, który pozwoli nam uniknąć tego typu nieporozumień. Rozumiem, że mieszkaniec tego miasta ma kilka mieszkań, ale w każdych wyborach powszechnych on jest w spisie wyborców. Jeżeli do tego konkretnego punktu wyborczego ma pójść przy wyborach do Sejmu, czy przy wyborach samorządowych, to do tego samego punktu wyborczego ma pójść w wyborach do rad dzielnicy. Ale w tej dzielnicy, a nie w innej dzielnicy. Więc jeśli tego typu zapis był możliwy, to bardzo bym prosił o tego typu
uszczegółowienie. Druga rzecz, na co chciałbym zwrócić uwagę, to chciałbym panu przewodniczącemu Bawoli podziękować za to morze. Myślę, że w paragrafie 17 to słowo morze jest bardzo istotne. Ta dokumentacja pozostająca w latach dzielnic moim zdaniem jest bardzo ważna i należy dać możliwość, a nie nakazywać pozbywania się i archiwizowania na siłę tych dokumentów. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to chciałbym zwrócić uwagę na problem Czechów Południowych. Ja znam wasz problem, ale wasz problem polega głównie dotyczący protokołowania. Ale wasz problem polega głównie na tym, że daliście sobie narzucić jednej osobie taką, a nie inną formę. Bo jeżeli bralibyście udział, albo pamiętali o szkoleniach, które są zawsze na początku, na tych szkoleniach jest mowa o tym, jak powinien wyglądać protokół. W statucie jest zapis, jak powinien wyglądać protokół. Posłuchajcie panowie, protokół z posiedzenia Rady Miasta jest dosłowny, jest wszystko. Ale już nawet komisja Rady Miasta to nie jest protokół dosłowny. Tam nie ma słowo w słowo zapisanego tego, co było powiedziane. I nikt was nie zmusza do tego, żebyście nagrywali słowo w słowo zapisywali w protokole, tworząc protokoły 16-stronicowe. Nie chcę w tej chwili przytaczać odpowiedniego paragrafu, jest to paragraf 14, ale tam jest napisane. Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy to może być jedna strona, a nie 16. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Ja bym obczać. Jeśli mogę, tak szybciutko. Ja uważam, że nie potrzeba w sumie żadnych rzeczywiście zmian w statutach, bo na przykładzie mojej rady, czyli Czuby Północnej, uważam, że jest bardzo dobrze i to zależy tylko od tego, jak zarząd działa i można realizować. A tutaj jeszcze nawiązując do wypowiedzi pani radnej, to nie jest tak, że rady są polityczne, a to zależy też od przewodniczącego. U mnie na posiedzeniach zarządu i rady zawsze pojawiają się radni zarówno z PiS-u, jak i z PO. I mogę tutaj panowie, którzy są, poświadczyć, że zapraszam i jednych, i drugich, i zawsze, kiedy mogą przychodzą. Dziękuję. Ja jako obywatel chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że dobro obywateli miasta Lublina powinno leżeć zarówno po stronie jednych, jak i drugich rad. Dziękuję. Jeżeli chodzi o protokołowanie, panie radny, statut jest na bardzo dobrze znany, natomiast wiem o tym również pan, jako obecny na tych posiedzeniach, że osoby sprzątające pewnie rzeczy. Ja nie tak, żeby to nie wynikło do prowadzenia protokołu przez panu sekretarz. Szanowni Państwo, ja mam taki gorący apel, wreszcie też nie słyszę, 18:38. Jeżeli ktoś z Państwa ma wniosek, znaczy ja poproszę, jako osoba moderująca, ja poproszę teraz o odniesienie się biura partycypacji społecznej Kancelarii Prezydenta do tych dwóch kwestii, czyli organizacji dodatkowego terminu spotkania oraz uwzględniania uwag, tutaj pojawiało się. I w tym czasie, w którym będą te odpowiedzi, osoby, które chcą złożyć wniosek zgodnie z dzisiejszym celem spotkania, czyli konsultacje, poproszę o zapisanie tych wniosków na piśmie i proponuję, jeżeli dostanę wniosek, a nie uwagę pod dyskusję niekoniecznie związaną, to ja chętnie go tutaj jeszcze przeczytam i uwzględnię. Jeśli to nie jest wniosek, to myślę, że będziemy już kończyć to spotkanie, także poproszę o odniesienie się do tych dwóch kwestii. Ja chciałam przede wszystkim Państwu bardzo podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu, za tą dyskusję i za te wszystkie propozycje, które Państwo zgłaszali. Wszystkie te propozycje będą przeanalizowane i wynikiem tych konsultacji będzie raport konsultacyjny, który będzie ogólnodostępny, opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, ale również jeżeli Państwo wpisali się na listę obecności albo podali tam adres kontaktowy, to zostanie również do Państwa przesłany drogą elektroniczną. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś refleksje, uwagi, to my zachęcamy do składania ich w formie tego formularza konsultacyjnego. Ja w tej chwili nie odpowiem na pytanie, czy odbędzie się dodatkowe spotkanie, wymaga to konsultacji z dyrektorem biura partycypacji. Jeżeli tak miałoby się odbyć, to taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym. Natomiast jeszcze raz serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji drogą pisemną. Wszystkie te propozycje zostaną zebrane, oczywiście jeżeli spłyną w przewidzianym dla tych konsultacji terminie, czyli do 21 stycznia.
Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Oczywiście ten głos został bardzo wyraźnie usłyszany i jeszcze raz powtarzam, że ten temat również będzie procedowany. Dziękuję serdecznie. Dobrze, ja również dziękuję Państwu, dodam tylko do tej informacji, że również z Biura Partycypacji Społecznej mam informację, że pod tym ogłoszeniem na temat dzisiejszego spotkania tam również będzie dostępny raport z konsultacji. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzę dobrego wieczoru. Dziękuję.